yeah, foreign. Yeah, you see my whip, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren. You've been wearing Tommy, got that foreign. You so boring. I've been up and working, that is foreign. I'm so foreign. Yeah, you know my whip, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren. You've been wearing Tommy, got that foreign. You so boring. I've been up and working, that is foreign. I've been up and working till the morning. You so boring. I've been up and working, that is foreign. Podaj mi trzy zalety bycia słabym. Odpuść, bo nie istnieją. Siła zaś uczy nas dyscypliny, pokonywania strachu i panowania nad sobą. Buduje charakter, który definiuje nasz kraj. Kraj, który nas wychował. Nigdy nie zapominaj, skąd jesteś. Wejdź na wksklep.pl i kup Limitless Brain Booster. Cześć, jutro leci ekipa WK z tej strony. Jeszcze nie pełna, ale będzie zaraz więcej osób. My jesteśmy po nagrywkach, nagrywaliśmy dzisiaj trening tytanów nóg. Naprawdę mega trening. Popękały rekordy niektórym. I to będzie za dwa tygodnie na kanale. W tym tygodniu będzie jeszcze inny film na warszawskim koksie. Także no, teraz jemy posiłek regeneracyjny jakiś na szybkości. No i wczoraj wielu osobom spodobało się Monopoly. Pączek nie może się pogodzić tak jakby z tym, że przegrał wczoraj ze mną i bardzo chce rewanżu. No ja chcę się zachować honorowo i nie mogę mu odmówić tak. Tego rewanżu. Ja mam usprawiedliwienie na swoją przegraną, a mianowicie zasady były nieco inne od tych, które ja grałem kiedyś i teraz wezmę to pod uwagę i chcę się odkuć. Także poczekamy na Sakera i zaraz zaczniemy. Teraz sobie z wami pogadamy chwilę. Dziękujemy za smacznego. Deja, czy będziesz grać z nami w Monopoly? Ja dzisiaj proponowałem. Nie, w Monopoly jakoś nie czuję tego. Szczególnie jak jeszcze nie są takie osiedlowe zasady. To ja sobie albo... Jak będę mógł sobie tu posiedzieć, to sobie poczytam czat. Bo rozumiem, jak chłopaki grają, to jednak tego... Cześć, Miśka. Rozmów jest mniej na pewno, więc wspomogę w ten sposób. Siema, Gladiator. Ej, czuję bezoga, co powiecie o nowych obostrzeniach? Trzeba się dostosować. Z tego, co wiemy. Z aktualnych informacji, które płyną ze świata i z państwa, no trzeba się dostosować. No, nic innego nie mam w głowie, no. Na pewno pomoże w jakiś sposób, jeśli każdy będzie miał zakrytą twarz. Dzięki, Patryk. To takie daje troszeczkę takiej swobody, znaczy no takiej bezpiecznie się czujesz. No. Psychika też jest ważna, wiemy o tym dobrze, jak wszyscy ćwiczymy. KPJ, cegła 2 złote, smacznego, co tam, co dobrego jesz. Dziękuję, KPJ. No taki szybki posiłek, falafele warzywne. Kaja mi odstąpiła. One mają na 200 gramów, tam 28 gramów białka, także nie jest najgorzej. Maczam te falafele w ćwikle z chrzanem. No i chipsy. Czyli jest białko, są węglowodany, są tłuszcze, jest jakieś warzywo. A ja jem kaszę z kurczakiem, z pomidorami suszonymi, ze szpinakiem. A wcześniej zjadłem taką tartę też już na regenerację. Tutaj mam kubeczek wody i chipsiki do Monopoly muszą być. I uwaga, naszła mnie refleksja po tym, jak 80 na wadze wybiło, że sobie parę kilo schudnę, także uciąłem z 500 kalorii w ciągu dnia i zobaczymy, co będzie. Ale płakać nie będę, jakbym ważył i te 80, bo czuję się dobrze, no. A co z martwym?
martwy poszedł mi tak jak powinien, biorąc pod uwagę, że waga mi skoczyła, bo nigdy nie miałem tyle powtórzeń na martwy 170. 13 razy poszło, gdzie miałem jeszcze lekki zapas, jeszcze mogłem coś wymusić, ale już mi się skóra, nie będzie widać, ale już mi się, bo ja mam odciski po drążkach, nie? Już mi się te odciski zaczęły zrywać i wiedziałem, że jak zrobię jeszcze, wymuszę ten jeden, to już tu z krwią pójdzie i już będę miał tydzień, wiesz, drążka nie złapię, więc wolałem odpuścić, no ale kalkulator mi pokazuje, że 240 bym w martwym teraz wyjebał. Pewnie czyli tyle nie pójdzie. Masy? No 300, biorąc pod uwagę, że 80 waży, to nadal jest 300. No ale zobaczymy dalej, jak to pójdzie na rekordach, ale kalkulator, bo nie zawsze się to przekłada. Jak, ale co, policzyłeś dzisiejszy wynik? No, 80 waga, 170 razy 13, pokazuje, że ponad 240 bym wyjebał. Mhm. Może Korynka będzie chciała z wami zagrać, będzie fajnie. A no, przyszła okay. Właśnie. Albo Agata, będzie fajnie, więcej osób. Mhm. Jan Beczyński. Najlepszy mój wynik to 185 kg na ławce. Kiedy Kizo wpada na ławę? Jak najszybciej. Na razie nie możemy robić spotkań, ale jak najszybciej. Robur też będzie coś tam pichci w kuchni. Dla osób, których lubią kalistenikę i lubią ćwiczyć w domu, mam ważną informację. Paraletki wróciły na nasz sklep. Była dłuższa przerwa, niestety są problemy z dostawami, ale już jest cała paleta paraletek na magazynie. Ktoś pyta o kreatynę. Kreatyna ma być jutro. Jutro jest piątek. Tak, jutro było potwierdzone, że przyjedzie. Tylko nie wiem, czy wszystkie smaki. Gumy powinny się jakieś pojawić pod koniec kolejnego tygodnia, ale to jest bardzo optymistyczny scenariusz. Staramy się, żeby w 2 tygodnie jakieś gumy już były na sklepie, a do miesiąca powinniśmy uzupełnić ofertę. Dominik Kolos. Pozdrawiam. O, Karol, Alpine Gold zamówił. No, to jest jedyna nasza biała bluza. Fajnie, że się podoba. No. Wcześniej mieliśmy taką neonową. Nie wiem, czy pamiętacie. I naprawdę bardzo nam się podobała. Ale no nie było aż takiego na nią popytu. I tak pomyśleliśmy sobie, kurde, może ludzie, co nas śledzą, nie lubią białych rzeczy. Ale przed Alpine Gold, no jednak lubią, nie? Tylko po prostu te neony nie dla każdego były. Mhm. Tak, troszkę odważny nadruk wcześniej był. Teraz poszliśmy klasykiem. Pozdrawiamy Izadę Lewską. Pozdro, witamy. Codziennie się chyba widzimy. Od miesiąca. Ale... ja w ogóle nie mam wrażenia, że to miesiąc trwa. No. Już taki... serio? Tryb dnia. Ponad miesiąc. To jest ile live'ów? 35 live'ów. Znaczy licząc razem z lożą na fejm. Ale no, był live. No był, był. Widzieliśmy memy z Sakerem ostatnio. Tak, Bajlando. Beka w chuj jest z Sakera teraz. Oliwier Musiolik, pozdrawiam Cię. Patryk pytał, czy nagram dla początkujących z kalisteniką coś. Tak, tak, będę nagrywał więcej filmów. Już mam jeden filmik do złożenia. Ma się pojawić w sobotę, bo wczoraj nie dałem rady w nocy złożyć.
A dziś wstałem późno i po prostu od razu do pracy się zbierałem, więc postanowiłem, że na sobotę to wleci. No i już będę regularnie na kanał wrzucał filmy, czyli można powiedzieć, że zaczynam drugi sezon kanału Pączek Endomorfik po przerwie, więc zapraszam. Ile ma odcinków w sezon? Z 10 odcinków w sezonie będę robił. Potem, a poprzedni ile miał? Potem pewnie, wiesz, będzie przerwa naturalna. Nie, no poprzedni mógł mieć z 10 właśnie. 10, kilkanaście mógł mieć odcinków, zobaczę. No ale ja mam coś takiego, że jakieś przesilenie u mnie następuje co jakiś czas. I potem nie wrzucam tych filmów. Ale z drugiej strony tak dużo nagrywamy na WK i wszędzie, że naprawdę no ciężko nadążyć z tymi materiałami jeszcze na własny kanał. Oczywiście chłopaki dają radę, więc nie usprawiedliwiam się za bardzo. Tylko taka refleksja. Damian Januchowski, ale nie wiemy jaki rozmiar zamówiłeś. No tam podałeś swoje parametry. Ogólnie parametry solidne, pytanie jaki rozmiar? I to są vegetables chipsy, kwaśne. Smak warzyw, ale smakują jak barbecue w sumie. Kac, w tłusty czwartek co roku dostaje życzenia. Masz rację. Ktoś pytał, czy mecz zagramy. No, tak. Możemy zagrać. Jeśli jeszcze czekamy, Paweł chce popatrzeć, porozmawiać. Możemy zagrać, tylko te chipsy bym dokończył. A gdzie są ludzie? Już są tu? Jacy ludzie? Saker, Koryna, Agata, Kaja. Nie Kto będzie chciał grać w Monopoly? Nie wiem. Saker, na pewno. No. Wy we trzech, trzeba zapytać Korynki i dziewczyn. Ktoś napisał, żebym ci powiedział, Michał, znaczy żebym ci przypomniał o tym, że wujek Łuki podczas wyciskania Freeza powiedział, że mógłby się zmierzyć z Minimajkiem, ale jeszcze tego nie zrobił. No wiesz, na razie muszą wrócić do Polski. No i wiele się jeszcze musi zmienić oprócz tego. Dzięki, Daniel. Korynki i dziewczyn. Nie, po prostu nie chciałem wymieniać wszystkich, żeby tak nakreśliłem o co chodzi. To nie było żadne wyłączanie ze zbioru. Co konkretnie robi Ronaldo, że ma jednocześnie ogromną siłę, ogromną szybkość i ogromną wytrzymałość? Było pytanie. Wiesz co, Ronaldo nie ma, to znaczy tak, Ronaldo teraz ma, jest dość silny, ale nie ma ogromnej siły, uwierzcie mi, ma dobrą wytrzymałość, jest szybki, ale jak na jego predyspozycje, uwierzcie mi, że gdyby skupił się na dźwiganiu, to by był 5 razy silniejszy niż teraz. Zależy jak oceniasz siłę, bo on kopie naprawdę mocno. Wiesz, tą siłę kopanie eksplozywną ma, tą, którą potrzebuje. To jest a bardziej... Wiesz, rozumiem, że patrzysz, wiesz... Umiejętność, to jest bardziej umiejętność moc, natomiast... wiesz, co to znaczy być, że on jest silny? Bo tutaj pewnie było pytanie... ostatnio sobie rozmawialiśmy, że nie możesz być najsilniejszy, najwytrzymalszy i najbardziej eksplozywny. Musisz gdzieś tą kropkę w tym trójkącie postawić i może się oczywiście wydawać, że on jest super silny, bo dobrze wygląda, jest szybki, jest wytrzymały. Natomiast nie są to jego... on nie zmaksymalizował swojego potencjału w tych trzech punktach. Gdyby nie był piłkarzem, mógłby być o wiele bardziej, prawdopodobnie mógłby być o wiele bardziej eksplozywny, ponieważ dużo biega, a bieganie troszeczkę upośledza tą eksplozywność. Mógłby być silniejszy,
miał więcej masy mięśniowej. Więc to jest kwestia tego, żeby oceniać Ronaldo przez pryzmat jego potencjału, a nie tego, co aktualnie reprezentuje, że po prostu on w tych punktach ma o wiele większy potencjał niż teraz nam się wydaje, nie? O to mi chodzi. Sportowy Polak, napisz teraz, bo ja odpisywałem po live na Insta, ale musiało być sporo wiadomości, że jakoś nie udało mi się na twoją. Aleksandra, właśnie niedawno mówiłem, że film pójdzie w sobotę, bo nie udało mi się na dzisiaj złożyć. Także przepraszam. Patryk napisał, że prędkość strzału zależy od techniki Deja. No, myślę, że nie tylko technika, na pewno ma to jakiś wpływ, ale no, jak przypomnimy sobie Roberto Carlosa, to tam technika była jedna. Zajebać mocno. No, przypomnijmy sobie teraz Udo Roberto Carlosa. On miał Udo jako turysta. Technika, wiadomo, też jest ważna, ale no, na pewno nie tylko technika wpływa na siłę uderzenia. Bo są zawodnicy, którzy kopią podobnym stylem, a jednak tylko że Adama Traore. Znaczy Traore? Ja kojarzę z nazwy, ale bym go nie rozpoznał. Pokażę wam Luterowski, Traore. Ja zajebisty Traore. Masz awatar, naprawdę. Pierwszy raz widzę takie neony. A! To nie jest... Nie, to jest jakby odwrócone kolory to są jakby. Tutaj nie wiem, czy jest fota. Patrzcie, co się dzieje. Nóg jego. Ja też skurwysyn. Jest dobry. Patrz, jaki klamot. No, ale podejrzewam, że jest mniejszy niż na jakiego wygląda. A zaraz zobaczymy, jakie w rzeczywistości. Ma parametry. Patrz, 72 kilo. Widzisz, no. Co robi docięcie i dobre brzuśce? Tak. To jest ta sama akcja on na przykład, co... On nie ma więcej masy mięśniowej od nas. On jest docięty zajebiście. I to jest ta sama akcja, na przykład, jak ludzie Szymona Pandę odbierają. Też jak my redukowaliśmy do zawodów i mamy pojedyncze zdjęcia, gdzie jesteśmy mega odtłuszczeni, to też właśnie się wydaje, że jak to... Taki duży i taki docięty... Jesteśmy dwa razy mniejsi na redukcji, takiej skrajnej, i pięć razy słabsi. Jest wszystko iluzja i punkt odniesienia, perspektywa, światło. A ile waży Panda? Szymon? 104 kilo, ale jakieś z 2015. A ile wzrostu? O, tu coś jest. 185 cm, 106 kilo. No to twoja waga. No czyli on, moja waga, on jest ale zajebiście... O wiele mniej tłuszczu ma. Proporcje szkielet ma zajebiste. Tak, jak przy no tej wadze mam mniej tłuszczu, sporo. No tak, i też no trzeba pamiętać, że no on nie wrzuca zdjęć byle jakich. Naprawdę oczywiście tam jest wszystko tam, gdzie powinno być. Ta. Odpowiednia poza, kamera jest odpowiednio... No ma więcej niżej, masy, ale nie można powiedzieć, że Szymon Panda bierze sterydy po tym, ile waży i jak jest docięty, bo jeżeli ty możesz, nie wiem, przy 100 kilo czy przy 95 być tak docięty, to dlaczego ktoś, kto jest czarnoskóry i wiadomo, że ma... Większość czarnoskórych ma lepsze predyspozycje do łapania masy mięśniowej, nie mógłby tego zrobić naturalnie. Nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć. Czy da się dojść do takich efektów naturalnie, jakie miał Zysej, czy bez oga? Oj, jak najbardziej. On nie był jakiś taki wybitny. On był szczupły, złapał masę, wyglądał estetycznie, też dawał tą iluzję większego niż jest w rzeczywistości. On pod koniec tam swojego życia, tam bekę mieli, że on zaczął tren brać. Być może tak, on tam trochę był większy, ale i tak do tego rozmiaru by doszedł, ewentualnie być może nie przy takim poziomie, levelu tkanki tłuszczowej.
Ale nie, no tak, no tak jak zys, oczywiście wszystko zależy od genetyki, nie? No nie każdy będzie miał taką genetykę, żeby wyglądać jak zys, chociażby ze względu na to, że może mieć szersze biodra, węższe obojczyki, może mieć wyższy set point, czyli poziom tkanki tłuszczowej, w którym ciało się czuje wygodnie, przez to ciężko mu będzie to utrzymywać na co dzień i będzie się czuł lepiej, jednak jak będzie więcej tego tłuszczu, więc nie można odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, że tak, będziesz wyglądał jak zys, bo to jest o wiele bardziej złożone, o wiele bardziej złożona kwestia, niż się wydaje. Ja ci żyłę wyjebałem na głowę. Węgle. Gofrem mogę być. Mogę tą ćwikłę wyrzucić i posprzątać. Co sądzimy o formie Stiflera? Co masz? A jak? Fajna sylwetka. Chcesz mi dać? Do męskiej, bardzo dobra. Chyba chipsy dobre później. Dobre predyspozycje. Szerokie obojczyki, wąskie biodra. No. Donate. Radek Z. Zdrastwujcie, rybiata. Codzienna kontrola donate'owa. Się cieszę, że wdrapałem się na te łóżki po wczesnym zapchaniu kichy. Essa. Radek Z, dzięki za cegłę. 10 zł. Po raz kolejny z nami jesteś, fajnie. Wojty, kurde panowie, już wam tydzień temu mówiłem, żebyście grali w Monopoly. Co robisz? To mówiliście, że nudno. Czat chyba też. Pytanie, co sądzicie o McGregorze? Grasz w Monopoly? PS, Pączek jest debeściak. Chcesz powiedzieć? McGregorze też? No jest bardzo oryginalnym człowiekiem. A w Monopoly moim zdaniem McGregor przeniósł MMA i UFC na kolejny poziom. Swoim zachowaniem, mówiąc wprost. Już pomijając styl walki, bo też jest oryginalny. Dziękuję. Znaczy tak jak dla mnie, jako takiego powiedzmy znawcę MMA niedzielnego. To, no to co robił, no nie oszukujmy się, ale jak przyjebał w ten autobus, to wszyscy o tym gadali, także no trochę chore, ale no dał dużo całej branży. No, tak jak Fame wspiera inne federacje tym, że ma duży zasięg i szerzy MMA, tak McGregor zrobił to na po prostu najwyższym poziomie. No, postać kontrowersyjna, nie chcę tam oceniać, bo może komuś wyrządził krzywdę trochę za bardzo, jak tam rzucał. Nie wiem, na ile to było ustawiane, ale tak oceniam całokształt bez tego ich, tych skrajnych odpałów, to no uważam, że właśnie tak jak Damian powiedział, bardzo, bardzo ciekawa osoba, bardzo potrzebne są takie osoby dla sportów, dla wielu dyscyplin, bo gdyby nie takie osoby, to byłoby mniejsze zainteresowanie daną dyscypliną, mniej pieniędzy w danej dyscyplinie. I uważam, że często jest coś takiego jak na przykład te freak fighty jeszcze, no to cały czas jest, że osoby, które pracują w branży, bardzo im przeszkadza to, że są te freak fighty, a powiedzmy pracują jako trenerzy sztuk walk, albo są właśnie, no nie wiem, trenerzy sztuk walk, albo zawodnicy, którym nie odpowiada McGregor, ponieważ jest taki kontrowersyjny, nonszalanski i tak dalej, a gdyby nie McGregor, to byłoby mniej pracy dla takiego trenera. A jednocześnie, wiesz, każdy chce z nim walczyć, niby tylko po to, żeby go uciszyć, nie? Tak. Ale wiadomo, jak dużo się ciągnie za tym, że ty walczysz z McGregorem. Tak, ale to się wszystko napędza. Fizjoterapeuci zyskują, bo więcej osób ćwiczy, więcej osób, wiesz, trenerzy. I mam wrażenie, że wiele osób tego nie docenia. I też a propos, nawiązując do naszej branży właśnie, też no my się wywodzimy, wiadomo, jak z nami było, też wiele osób w branży nas nie lubiło, pomimo tego, że no nieskromnie uważamy, że dużo osób zainteresowało się fitnessem, czy też kulturystyką, czy trójbojem.
I równocześnie to tym osobom, którym wiadomo, że mogą nas lubić czy nie lubić, ale naprawdę mówię o takich skrajnych opiniach, mega, nie? Takich, które cię obrażających publicznie, powiedzmy. I te osoby mają, pracują w naszej branży. Dzięki temu, że jest nas więcej wszystkich w fitnessie, to takie osoby mogą więcej zarabiać i mimo wszystko nie chciałyby promować tego sportu na zewnątrz, nie? To jest coś, czego no wydaje mi się, że trochę osób takich w branży, co już siedzi kilkanaście lat, mówię o nowych osobach. Nie potrafi tego dojrzeć, nie? Więc no, ja myślę, że temat McGregora wyczerpałem jak najbardziej za, żeby tylko nikogo nie zabił, nie? Co z tą grą? Ej, bo ludzie już piszą, kiedy te monopoli. No nie mamy załogi. Nie ma załogi. A gdzie Saker jest? Gdzieś jest, ja idę tutaj podtrzymać. Bo Rabur może nie chce grać. No Robert nie chce. No ale Saker na przykład, on jest w domu? Nie, no on miał przyjechać, pojechał po psa. O kurde. A jeszcze kończąc temat McGregora, no to zobaczcie Khabiba, którego okej, ci co siedzieli w UFC to znali, ci co siedzieli w MMA, ale po zwycięstwie z McGregorem automatycznie stał się no, najlepszym zawodnikiem, jakby nie patrzeć. I stał się oprócz tego mega rozpoznawalny, no bo jego media, jego wizerunek no, urósł ogromnie. Także no, po to jest McGregor, żeby takie rzeczy się działy i po to są podobni ludzie, podobne instytucje, no, adekwatne w innych branżach, w różnych miejscach. A ile maksymalnie w Monopola może grać ludzi? A nie wiem, myślę, że dużo. 6 na pewno, pewnie ograniczają, ale zagramy w więcej osób pewnie dzisiaj. A Korynka chce grać? No, Korynka powiedziała, że zagra. No i pewnie dziewczyny się skuszą też. 6 na bank, no byłoby fajnie. Panowie, profil na IG zmienione na dzika, sami sprawdźcie, nick Zelson. No tutaj Paweł, kolejny dzik na Insta. Git. Anderson Silva też kocur. Nie ma limitu. Kończymy dopiero jak wszyscy będą mieli dziki. Sami będziemy musieli zmienić. Właśnie, w sumie. Bo wstyd będzie. Ale my zmieniamy na wszystkich kanałach niedługo, nie? Wszystkie nasze kanały będą miały dziczka. Tak, jeśli dziś tam zostało dogadane. Czy ja gram? Nie, ja pogadam sobie. Wiem, że też mam coś do zrobienia. Czy ja nie miałem schodzić z kalorii? No tak, ale Korynka mi przyniosła pudełko jedzenia. No i ja... Głupio mi było odmawiać. A już zjadłem 2 małe pojemniki. Ale myślę, że za dużo dziś nie zjem tak naprawdę. Jeszcze jakieś chipsiki. I to pewnie by było wszystko, bo już późno jest. Pozdrawiam typu od marketingu, bo tak siedzisz smutny. Nie jestem smutny, zmęczony trochę. Ale wszystko jak jest jak trzeba. Jest coś bardziej obiecującego niż Monopoly? No napisaliśmy już, że dziś Monopoly, ale ty nie wiesz, bo ale to jest emocjonalne. Fajne jest, serio. Ja myślę, że Damian, jak zobaczysz, tu też trochę zmienisz zdanie. To znaczy, może jeszcze dzisiaj. Tylko serio, spoko się gra. To chodź, Damian, też sobie zagrasz. No jak nie ma nikogo, to zacznijmy już. No może zacznijmy, bo po co ludzie mają tak czekać na emocje. Ale poczekajmy może jeszcze, nie wiem, parę minut, może Saker mi odpisze. No ale to startujemy niedługo. A jest Agata, Kaja chcą grać? Nie, Agaty nie ma, bo z Sakerem przyjedzie, albo nie. A Kaja wygrała? Kaja niedługo wraca, chyba nie wiem, trzeba zapytać. Mhm. Typ od marketingu, czas na reklamę, dopóki nie ma ich. Ależ oczywiście. Na www.wkadzik.pl znajdziecie koszulki z najlepszego możliwego materiału. Nie wiem, czy jest lepszy materiał w Polsce. Jest właśnie ambasador materiału Perfect Fit. Czy Michał dodał mi coś o tym materiale? Ja myślę, że nie ma co dodawać. Po prostu trzeba spróbować. Raz zamówić i po prostu przekonać się. Polecam spróbować raz.
jeżeli macie ochotę chodzić w fajnych rzeczach. No. Zdarzyło się, że komuś na przykład nie smakowało białko czy masło, ale no, to były jakby takie kwestie gustu, ale perfect fit pasował na każdego i nikt jeszcze nie powiedział, że mu perfect fit nie smakuje. Także to, no, to jest tak uniwersalne, że nie ma chuja we wsi. Wyczyszczone, powiedzmy. Honor, ale jest. Jeszcze wymieszam sobie białko, 4 miarki. Po takim treningu. No mogę wam powiedzieć na live, bo to film będzie za tydzień, ale poszło dzisiaj jubileuszowy trening. 220 na 10 w przysiadach. Bardzo dla mnie ważny trening dzisiaj poszło. Kurde, no też próbowaliśmy nową kawę. Coś jest nie tak, coś jest za dużo tam kofeiny, ale no tak nas wytrzepało i materiał z tego treningu będzie za tydzień na kanale WK. Więc tak to wygląda. No, 4 miareczki i co? Czy ciśniemy już monopole? Kurde, no nie odpisuję, Sakar. Koryna by grała. Robur jest tu. Robur. Grasz w monopole? Napiszcie, czy mamy grać już. Bez Sakera. Ja chyba miałem 18 lat, jak poszła stuwa. Ponczu nie jedz tyle. Oj. Nie da rady. Wiesz, muszę zjeść wszystko, co mam tutaj na stole dzisiaj. Czekajcie, czekajcie. O, bardzo dużo osób pisze, żeby czekać. Szczerze, serio dużo. Nie, że dwie. Zobacz. Czy kojarzę Bar Brothers? Kojarzę, pewnie coś tam widziałem, ale nie śledzę, tak powiem. Agata mi zapytałem Agaty, czy przyjeżdżają. Ona napisała, że nie. Myślałam, że Saker mówił, bo rano ma lekarza, więc odklepał. O. To mamy jasne. No dobra. Korynko! To gramy. Jesteś tam? Zagrajmy na kilka padów. Nie? No, jak umiesz. Bo, ale czekaj, jak 6 osób będzie, to na 4? Nie będzie 6. 4 będą. 4 osoby, nie będzie więcej. Cześć, Korynko. Witamy. Donaty. Na czym skończyliśmy? Cześć, Dziki, Robson. Robson, cześć, Dziki. Wielkanoc, rzuciła mnie dziewczyna. Pomagacie mi odciągnąć bardzo czarne myśli z głowy. Dzięki wam wierzę w powrót do życia, mimo dużego bólu. Wasza pasja, zacięcie chmur i humor. Dziękuję bardzo. Ratują mi życie, dziękuję wam bardzo. Kurde, Robson, dzięki. Miło słyszeć i mamy nadzieję, że... przejdziesz to w miarę szybko. Wiadomo, że coś takiego trzeba przejść. O kurde, ile serduszek. A dobra. No, dziękuję za serduszka. Ogień, Robson, nie? No spokojnie. Ogień, inwestuj w siebie, spokojnie. Jeszcze będzie chciała wrócić, jak zainwestujesz w siebie. A ty, pyk, upgrade. Także... Zaoszczędziłeś czas po prostu. Ale dużo serduszek. Teraz jak powiedziałaś słowo, serduszka, to ja myślę, że może być ich więcej. Co sądzimy o suderze? Czy jest naturalem? Uważam, że jak najbardziej. Nie widzę nic, co by wskazywało, żeby nie był. Nie wiem, patrząc na to, jak szykuje się do zawodów, patrząc na to, jakimi się posługuje, no praktycznie te same źródła co my, podobny trening,
podobna ideologia, że tak powiem, treningowa, treningowo-dietetyczna. No, więc myślę, że jest naturalem. Nie widzę podstaw, żeby twierdzić, że nie. A wysoki wynik, to się zdarza. To są też dźwignie, predyspozycje. Ale super, tyle serduszek. Jezu. To jeszcze nie kolorowe. Ale dajcie jeden kolor. Za kolorowo się robi. Jednokolorowe. Tam Damian, zdecyduj się na jeden kolor. Bo nie wypada z takim imieniem. Dobra, odpalam, co? A, nie mogę z tego konta. To ja. To kogo wybrać? Czekaj. Ty wybierz... A ja sobie mam to wziąć? Czy jak się gra? Tu masz, tak? Nie no, a to ty, Monopoly jest na twoim koncie? Na twoim. No patrz, Michał Wczarzak jest zalogowany i mam na kłódce. O kurwa, to może na swoim kupiłem. Tak? Nie, dziwne. A weź, ty masz Deja? Byłem pewien, że nie twoim. Nie, L2. O kurwa. A oprogramowanie systemu w ogóle, a to później. L2, R2. Nie. L2, R2. L2, R2. Okej. Okay. Gdzie jest Robur? Nie mam pojęcia, jak cię bolą żebra. Bo... Co zrobić, nie wiem. A Robur będzie grać? Nie miałem tak. Robur nie. Nie, Robur nie chce grać. Kurwa, nie wiem, o co tu chodzi. Nie, na bank jest na twoim pokoju. No i kłódka jest. No trzeba chyba zaktualizować. Tej zaktualizuj. Dominik, dziękuję bardzo. Ja też dziękuję Dominikowi. No my oboje dziękujemy Dominikowi. Muszę odłożyć to jedzenie, bo nie daję rady. Może to przykryje. O ja. Muszę się konsola zaktualizować. Czekajcie, że konsola telefon jeszcze przyniosę. Nie mogę powiedzieć, ile wyciskam na klatę. Bo w sobotę jest odcinek na WK z naszych maksów. Nie w tą, Paweł. Nie w tą nawet, więc jeszcze za ponad tydzień się dowiecie. Korynko, co to jest, co mi dałaś do jedzenia, bo jest pytanie? To są warzywa ryż w takim sosie pieprznym. Mhm. Jakieś japońsko-chińskie danie. Nie wiem dokładnie. Pierwszy raz to zamówiłam. A ty to samo jadasz? Ja zjadłam tylko trochę też. Przeczytam tam do tofu jest. Golo, Siemka wiedzie już, kiedy będzie Mystery Box na sklepie. Golo, dzięki za cegłę. Wiemy? Nie wiem. Znaczy, no tutaj jest taka kwestia, że nie mamy rozmiarów koszulek limitowanych, które są bardzo ważną częścią tego Mystery Boxa. Także tutaj będziemy musieli prawdopodobnie poczekać, aż minie aktualna sytuacja i nowe projekty ujrzą światło dzienne. I wtedy wróci Mystery Box z taką wartością, jaką powinien mieć. Edwin, trafiłeś, plus 125 to jest, ale nie mogę powiedzieć ile, bo to na filmie musi być. Pączek ma fotel prezesa, krąg jest na jakimś słabym. O kurczę, a ja myślałem, że on jest wygodniejszy właśnie. Chcesz się zamienić? Nie, już niech będzie. Na pewno? Tak. Wygodne ten krzesło, ale chyba wygodne.
czy nie? Nie, bardzo fajnie. Bo tak się zapadasz trochę. Bo to jest fotel. I tu mogę się oprzeć. To jest fotel, to nie jest krzesło żadne. To jest bardzo porządne. Z Ikei chyba. Dipson, będzie się przyswajać ilość białka. Bardzo duża, ale warto jest przynajmniej, tak powiem, uniwersalnie, żeby przynajmniej było to 30-40 na posiłek, żeby synteza była fajna. Znaczy, jak będzie 80, to nie szkodzi, jak będzie 100, też nie szkodzi. Pytanie, jak to białko w kontekście dnia poukładać, żeby tobie to było wygodnie zjeść. Piszą, że owca dał Kai stołek z dziurą. Kiedy? Że na innym live Kaja miała stołek z dziurą. Mm. Co może nieświadomy. A może... No, a może świadomy? Wiadomo, że nieświadomy. No co ty, takich rzeczy się nie robi świadomy. A kiedy Kaja będzie? Może stoją? A nie mam pojęcia, wiesz? Nie mam pojęcia, kiedy ona będzie. Gdzie miała Kaja? Być. A ćwiczy jeszcze? Jeszcze wychodziłaś? Ćwiczyłam. Kaja dźwiga. Możecie się pologować, sprawdźcie. Bez kory nie ustaw. A jeszcze muszę się zalogować. Ale ja już z kory nie się zalogowałem. No go może. A ja na Robura wziąć? Mhm. To jesteśmy chyba. A ja mam jedną kreskę baterii tylko. No może dam radę. Patrz, bo tutaj masz różne, nie? No, czyli można tu ustawiać, że coś tam innego oznacza, nie? O! Pierwszy gracz, który osiągnie kapitał 3000, wygrywa. Takie średnie. No. O, może to o to ci chodziło. Kiedy lądujesz na wolnej posiadłości, możesz kupić je przez aukcję. Dodatkowo, kiedy jesteś w więzieniu, nie możesz zbierać czynszów. No, mhm. Nie wiem, napiszcie może jeszcze na czacie, czy zmienić jakieś zasady, czy takie klasyczne są spoko. Włącz na klasyczne, już wyłączone. Bez kombinacji. Ale zauważyliście. Rzeczywiście już się wyłączył. No. Tak, ty odgrzewasz, to ja muszę jeszcze shaker umyć, bo później mi zaschnie i będzie lipa. To można na 4 pady? Na 4, no. Będzie fajnie. A tylko scenę musimy już dać, nie? Nagra. Jaki rozmiar 300 to mit, 184 waga 80? Elkę ci proponuję. Czy, o Damian, może wiesz, czy jest opcja dostać drugi zestaw wlep do zamówienia, a nie ten pierwszy? Bo się nowy pojawił. Tak, dwa zestawy wlep są przy zamówieniach za ponad 200 zł. Wtedy można dostać drugi. O, jest pytanie, czy ćwiczyłam na trampolinie. Tak, był taki epizod, kupiłam sobie trampolinę do domu, ale skakałam na niej przez może tydzień. Jest na siłce. I teraz jest już na siłce, w końcu stoi. A co do wlepek, no to pakiet wlep JTC W300 Tomit i tym podobne jest możliwy do zakupu na stronie. Kiedy 250 w martwym mi pójdzie? No liczę, że w tym roku jeszcze. Jestem na dobrej drodze, póki co nie rozwaliłem się, nic mnie za bardzo nie boli. Tam kolano troszkę cierpiało, ale to z umiarem. No i teraz 13 razy 170 poszło, także no jestem dobrej myśli, że naprawdę mocny wynik w tym martwym zrobię w tym roku.
przy swojej wadze, oczywiście. Koszulki w tubach dopiero będą pewnie w przyszłym tygodniu. Wcześniej raczej nie damy rady. No tak, dzisiaj jest czwartek już. No, leci czas. Jeszcze Radek Z był. Perfect Fit, Kozak, te wszystkie Kleiny, Hilfigery, Okan, dupy, potut, sięgasz z zamkniętymi oczami do szafy i wiesz, że masz ciuch wyhodowany w Polsce, różnica w dotyku między innymi ubraniami, przepaść. Radek Z, co do twojej wypowiedzi o innych markach, nie mogę się poprzeć tego, co powiedziałeś, natomiast dziękujemy, że wspierasz polski biznes. Myślę, że w nadchodzących czasach to będzie ekstremalnie ważne. Ale nie chodzi tylko o segment odzieżowy, ale chociażby lokalne warzywniaki i tego typu rzeczy. Musimy się obudzić i jeżeli chcemy, żeby ten kraj był silny, musimy zrezygnować z korporacji, ze wspierania korporacji zagranicznych i wydawać nasze siano w tym kraju dla polskich przedsiębiorstw, żeby kasa została w Polsce, żeby podatki były odprowadzane w Polsce i oczywiście zaraz ktoś powie, że zaraz rozkradną, wszędzie się rozejdzie ta kasa, ale lepiej, żeby było więcej niż mniej jej do rozdania, zawsze, dla nas wszystkich, więc dziękujemy, Radek Z. I co, zaczynamy, bo są wszyscy, nie? Mhm. Zaraz przeczytamy resztę donate'ów, klasyczne te, w ogóle też można na telefonie grać. Można na telefonie grać tak samo jak w tamte, ale będziemy na padach grać. Mhm. Tak jest, robimy tak. No i ja sobie join zrobię. O, czyli wy już jesteście i patrzcie, wybieracie sobie ikonkę, jaką chcecie. A ja nie mogę już wybrać, tylko muszę coś wybrać. Ja też nie mam. Kliknijcie kółko wszyscy. I teraz wybieracie i dopiero potwierdzacie po wyborze. Ja sobie wezmę furę. Nie będę zaburzał pasy. Też wezmę furę. Taczka. Taczka? Ogień wszyscy? No. To startujemy. I teraz tutaj fajnie się rzuca kośćmi. Zaraz wam pokażę. Patrzcie, przytrzymuję. Im dłużej przytrzymam, tym one mocniej polecą. Idę. Hop. Czyli teraz kapitan, kto jest, kto jest kapelusikiem? Może kolorami mówmy. No, kapelusik. Ja jestem zielony. Robertowi by się nie, no mówmy tymi. Ty jesteś kapelusz. Kapelusz jestem. No. Teraz jest moja. Jesteś pieskiem, to więc... Ja psa, pieskiem. Przytrzymaj X. Nie rzucać, jak puścisz. To zaczyna teraz jest. Tak. I teraz ty, liczik. I rzucam tak, czy... No ja tak lubię robić. Ja wierzę w to, że to coś daje. Ale jak widzisz, może to tylko moje pierdolenie, bo miałem najmniej, nie? A ja miałem najwięcej znowu. A ty miałeś najwięcej. Nie mam co. Dobrze dla mnie. O, ale super. Tutaj jest całe miasto. Da, ja jestem zdumiony, że skusiłeś się zagrać. Wow. No i co? Fajniejszej zabawy. Lecisz, taszka, rzucasz. Rzucam do takiego. O, ale no, to fajnie. Fizyka jest. No nie, a, to prawdziwy rzut. Czyli mogę jednak was rzucać. Ale możesz lekko też rzucić, nie? Ale to jest celowanie. Nie wiem właśnie jak z tym celowaniem, ale wiem, że przytrzymanie. Kupujesz? A dobra, tu mam 1500. Z kamerą damy radę coś zrobić, że zasłania od cypola. Możesz kupić, albo możesz w lewy górny, będzie lepiej. Kupuję, a jak wyglądają potem aukcje? No to kwadrat aukcji ci pokażemy jak. Dobra, to no na razie i tak nie ma co się... I jak chcesz skończyć turę, to X naciskasz, chyba że coś będziesz jeszcze robił. Nie, no nie ma co. No i gitara. Dobra, ja kapelusz. Kapelusik. O, patrz, widzisz, to jest... I on miał wczoraj
prawie 10 dubli, tak się mówi? No dobry, no. Dubli. Prawie 10 dubli miał poncz. Ja nie miałem ani jednego, a nie, jeden miałem. Który ja ci rzuciłem. I ty mi tak, i pączek mi rzucił go, no. To jest masakra. Jest. A którym się akceptuje? X-em, właśnie Paweł pomoże. Tu też masz znaczki, nie? A jak teraz się rzuca, to też X-em się trzyma? Tak, możesz przycisnąć raz, możesz dwa. Wow, ale kurde. Dobra, kończymy. Czyli piesek. Ogólnie tutaj jakieś akcje można wykonać po rzucie. Na przykład sprzedać czy coś, nie przed rzutem. Tak, nie. Po rzucie musisz kliknąć kończturę, żeby skończyć. Patrz, Koryma, patrzcie. W rodzinie fart jest. Nie wiem, czy to fart, nie, to chyba kupuje. Nie. Ale fart, nie fart, bo do więzienia... Nie, to jest wizyt. Ale masz jednak, możesz jeszcze raz, tak, bo masz jeszcze drugą szansę, raz no. Możesz, no. It's your turn. I chyba u pączka, na stacji. Ciuchcia. Lepiej kupić, bo cztery ciuchcie. Zobacz, tu masz opisaną kartę, nie? Okej. Okay. Że jak ktoś stanie na ciuchcie, to 25 ci płaci. A im masz więcej, tym więcej. Czy w obecnej sytuacji wysyłamy paczki za granicę? Niestety nie, ze względu na to, że ceny paczek są droższe, są problemy w takim kontakcie międzykrajowym. Komuś coś sprzedać, dlatego, żeby nic się nie zgubiło, bezpiecznie będzie. Bezpiecznie jest, no wstrzymać się. Paczka? Ja to mam szczęście, co? No. Tutaj możesz kończyć. Dobra robota. Dobra robota. Ale przyznajcie, że to jest serio. Jedziemy. Ale zajebista ta paczka. Żebym się nie zaorał tym kupowaniem wszystkiego. Na razie bezpiecznie. A te początkowe sumy, które były, to pewnie na taką samą? A tak, 1500. A? Wiemy, kiedy Sportowa Polska wraca? Koszulki? No. No cały czas są doszywane. Jeszcze koniec musisz dać X-em, Damian. Przepraszam. No. Pączek mistrz, jak się nazywa pani, co sprzedaje w waszym sklepie? Pozdrawiam. Stacjonarny? Właśnie nie wiem, o którą panią chodzi. Teraz sklep stacjonarny jest zamknięty. Czyli... No ogólnie... Dyplomatycznie odpowiadamy, że na razie nikt nie sprzedaje. W naszym sklepie był zamknięty. W sklepie jest Kasia i Natalia ogólnie. Jak to? I klikam teraz raz, czy zależy od... Możesz dłużej przytrzymać, możesz krócej, jak chcesz. No, leci daleko. Co tam jest? Witam. Jaki rozmiar bluzy? No, dobrze, chyba będziesz mogła... 194 cm, 126 kilo. Nie, możesz kupić. Wow, XXL. Kurwa, ale byk. Ale klamo. XXL w chuj. To ja zamówiłem paczkę w poniedziałek, kiedy może dojść, bo dalej nie ma. Mieliśmy małe opóźnienie ze względu na święta i jeden dzień pracujący mniej. Aha. W sumie nic. Także nie wiem, czy dziś udało się być już na czysto. Ale no, jutro powinna się pojawić. Ta z niedzieli, poniedziałku, jutro powinna być. Na pewno nie udało nam się dziś bieżący. No. Wysłać, to jednak ten jeden dzień mniej, a jeden dzień, tak, to jest jeden dzień mniej pracy, a jednak zamówienia są, dlatego właśnie tutaj nam się zrobił mały zator, o czym oczywiście staramy się zawsze informować na bieżąco na Instagramie WK Sklep.
Czy to jest legalne, że teraz się spotykacie wszyscy i siedzicie razem? Foaj, jest to legalne z tego względu, że pracujemy wszyscy razem. Każdy z nas ma umowę, która potwierdza, że tu pracuje, więc z racji tego, że na co dzień tu pracujemy, możemy się tu spotkać i to jest w zasadzie część naszej pracy, to, że tutaj siedzimy. Więc podsumowując, tak, jest to legalne. I co, kupiłeś znowu coś? No, kupię, no. A ja beceluję tylko. Zajebałem, na co? Czemu nie mamy maseczek? Maseczki trzeba nosić w otwartych przestrzeniach. Ja jestem kapelusz. No, w miejscach publicznych. Takie jest zarządzanie. Duble! Nie, no nie, nie wierzę w coś takiego. Patrz, drugi ciuchcia. Serio. Druga ciuchcia. I druga ciuchcia akurat. O, super. I jeszcze jeden rzut akurat. Ona więcej no zrobi w jednej turze niż w całą grę. Bluza. Owca, co powiesz o 9 epizodzie Star Wars? Czekaj. Oj, tak, tak. Kurczę, wiesz co, no ja bardzo się cieszyłem w ogóle, że te Star Warsy są, bo mogło ich w ogóle nie być. Ładnie, i to jest jedyny plus tego epizodu. Reszta bardzo średnio mi podpasowała, od fabuły po pojedynki na miecze świetlne, bez polotu, kurwa, totalnie bez polotu to zrobili. Mam wrażenie, po takiej najmniejszej linii oporu, z takim budżetem, można było takie rzeczy odpierdolić, ale to wiecie, no ciężko mi się wypowiadać. Disney to jest potężna korporacja, mają swoje powody, dla którego tak zrobili, a nie inaczej. Czy osoba pracująca u nas w sklepie jest na wolnym? Nie, no prawda, Damian? Nie. Pracują zdalnie. Dziewczyny pracują zdalnie, robią tak naprawdę to, co mogą robić zdalnie. Patrz, nie. Obsługują czat, jakieś podstawowe maile. Mój płacę korynie 50. Te, które właśnie... Ale czajcie akcje? Można... związane ze sklepem. Jakby no na pewno ich praca jest ograniczona, tak, bardzo, ale... A ja mam pytanie do widzów. Czy ktoś, kto gra regularnie w Monopoly, czy doświadczył czegoś takiego? Żeby ktoś miał aż tak chujową pasę. A ja dlaczego... Korynka i Sikors mają tak mało pieniędzy? Bo dużo kupili, bo dużo wylosowali. Ja to, że kupuję ciągle. No jestem SHD, jestem unlucky. Sprzedam ci coś, tanio. O, jeszcze dzień raz, znajdź. Potem kombinuj. A mogę się wykupić teraz? Następna dopiero. Ale sztos! Fajnie, przekonałem się do tej gry. A, no to jest faza. Zawsze jak gra się w takie monopoli fizyczne, to zawsze się traduje przed ruchem. I to ogólnie wiele zmienia, bo nie wiesz, co będzie. No, ale po ruchu też się traduje, czy już nie? Znaczy, nie. Chyba zawsze, kiedy jest kolejka. Nie. Wiem, że zawsze po rzucie obowiązują jakieś rzeczy. Patrz, 50 zapłaciłem, widzisz? Ale tutaj się... Wow! Może to się zmienić chyba, nie? Może, ja wczoraj wygrałem, ale aż tak unlucky nie byłem. Zależy też od szczęścia. Piesek teraz. Zróbcie większą kamerkę, ktoś napisał, ale jest, chyba nie jesteśmy w stanie, nie? Jest dużo. Zasłaniać. Nie no, jest... Jest optymalnie na tą grę. Ja tam dostałem kompozycję, jak to fajnie ułożyć, ale... No nie chcemy, nie chcę zmniejszać gry. Myślę, że też bez przesady tam, jeśli chodzi o zasłanianie, no nie ma tam istotnych rzeczy, może tak powiem. Zróbcie znowu? Zróbcie własne maseczki. Ty! Aga, na razie nie zrobimy. O kurwa. W więzieniu.
Co? No jestem mieniem. Na razie nie zrobimy, bo przyjęliśmy maski dla szpitali, ale jak się epidemia skończy, pomyślimy o tym, żeby nasze maseczki były na sklepie. Na razie nie ma sensu wprowadzać produktu, jeżeli wszystko, co możemy zrobić, możemy dać szpitalom. A nie wiem, weź X. A, dopiero będę rzucał. Dobra, bo miałem do wyboru. O, fuck. A mam 3 rzuty, tak? No, ale już pierwszy nie poszedł. Mogłeś teraz, ogólnie mogłeś zapłacić. Wiem, ale bo ja, wiesz jak się gra normalnie, że ja mam 2 rzuty albo 3 i jak nie wyrzucę, to płacę. To tu też tak będzie, tylko że przed... Tylko że tracę całą kolejkę. Tylko że tak przed to, kolejką musisz zdecydować. A tak to rzucam... No tak, tylko że jest kolejka zablokowana. A tak to masz 2 rzuty, ale nie żeby macie kolejkę, tylko po prostu rzucam 2 razy pod rząd. Chyba, że mama mi takie zasady stwierdziła, żeby miał łatwiej. To znaczy, ja też troszkę inaczej grałem niż tu jest. A jak jest to czas visiting, to jest... tam są 2 pola? Czemu raz jest to, raz to? No, raz odwiedzasz, a raz idziesz do więzienia. To są 2 różne pola. Pozdrawiam Kondzia serdecznie. O, masz już tutaj. I ciuchcia twoja? A trzecią ciuchcię będziesz miała, ale fart. To jest niemożliwe. Trzy ciuchcie, pod rząd praktycznie. Dobra, ale będziesz biedna. Ale coś się może zmienić, niedługo. Płacisz czy rzucasz? No rzucam, nie? O! Nie! Ale nie będzie blisko! Ale te dobre biblioteki anioła! Masakra! Dobra, to ja też rzucam jeszcze jedno. Mogłem pejnąć już. No bo dobra, już jedno z rzuciłem. Moim szczęściem to chuj w dupę. Kolejny donate przeczytam. Seba01, owca, jakie są skutki uboczne brania waszego boostera? Jak długo można brać? Jak reaguje organizm po odstawieniu? Seba, jak ze wszystkim, nie? Wiadomo, że się przyzwyczajasz, jak bierzesz regularnie. Jeżeli chodzi o przedawkowanie, to trzeba uważać głównie na kofeinę, więc nie zalecamy przekraczać miarki lub czubatej miarki max przed jednym użyciem. Jest to bezpieczny suplement. No, tylko ta kofeina. Trzeba uważać, ile kofeiny się spożywa, jedna miarka jest git. Krzyżu, pozdro dziki, miłego wieczoru. Wasze life najlepsze, co mogło się przytrafić podczas kwarantanny. No to fajnie, że tak uważasz, a my lecimy dalej i dalej przegrywamy w Monopoly. Cristiano Ronaldo WK, zagracie w Kto Ty Jesteś, zajebista gierka. Kto jesteś ty? Nie znam tej gry. Ale proponowało dużo osób, można zagrać. To jest czułko? Nie wiem, nie. Ale to chyba na PlayStation coś jest. Ja teraz, o. No nic, zapłacę, nie wierzę, że mam szczęście. Nie wierzę, że mam takie szczęście, żeby coś wylosować. No prośba, żeby cokolwiek. Jest. Jest! Kupię coś, patrzcie. No dobra, no fajnie, kupię, nie? A kiedy możemy kupować od siebie? Czyli no, w każdej chwili jak trójkąt naciśniesz. A zobaczę, co masz, Koryna. Saker WK, bo widziałem tam coś różowego. Ja mam też różową. O, masz różową jedną. Chętnie od ciebie odkupię, Koryna, jedną różową. Pączek, przestań żreć tyle donate, bo na pewno zobaczę, ile ona jest warta. Jest 140 warta. Ale masz jakąś kartę oprócz tego? Nie, no ja... No to się bym wymieniła później ewentualnie. Kartę? Znaczy... Ja mam tylko różową. Tylko nieruchomość. Więc, ale patrz Koryna, ja ci dam... ja ci dam, patrz, 140 jest wartość twojej posiadłości. Ja dam ci 160. Nie, na razie poczekam. Nie będziesz działa? Na razie nie sprzedaję. A 190 tak ci dam? To jeszcze nie, za mało. A 220? Ona jest bezcenna w tym momencie, bo ja jeszcze może trafię ja na taką za kartę. Koryna, patrz. Patrz, co ja robię. 250, patrz. Ale... Nawet nie zapytam się. Możesz albo nacisnąć. Możesz albo nacisnąć, czekaj. Teraz tak, ja proponuję deal.
I teraz możesz zrobić not interested, kółkiem, counter affair, jak chcesz, żebym więcej ci dał, możesz kwadratem zmienić, korynka, albo zaakceptować x. Korynka swoim padem chyba może. A, możesz swoim, przepraszam, okay. Bo ja mam przyzwyczajenia z wczoraj. Już się nie wciskaj. Nieruchomości w tym kolorze. Trzy są. Czyli tobie i tak brakuje jeszcze jednej. Tak, sprzedaj mu, będzie fajna zabawa. Ja po prostu... A jak mam podbić cenę? Counter offer, możesz kwadratem, aczkolwiek myślę, że na próżno, ponieważ zobacz, 250 warte jest 200, patrz jak zyska, ale patrz ile zyskujesz, patrz jaką masz stopę zwrotu, Koryna 250. Kreatynę o dowolnej porze możesz brać zgodnie z e-bookiem Michała Owczarzaka, który jest darmowy, dostępny na wukadzik.pl. Paweł. Co? Przeczytałem, więc wiem. Ty zrób to samo. Owca. Ej! Czekaj, bo tam jedynka no. I kwadrat. Czemu tak od was skacze? No to... Za tyle się zgadza. To kwadrat dawaj. To musisz kwadrat deal. Dać. To pewnie jest bardzo zła decyzja. Koryna, szanuję, że jako kobieta potrafi się targować. Ja przyjmuję tą ofertę. I masz na zakupy teraz dalej. A ja wiem, że to jest zła decyzja, bo i tak... Bądź które? Pewnie później będzie miał większą wartość. I teraz jestem jeszcze ja. Sprawdźmy, co ma taczka. Taczka ma jedną różową. Damian, ja wiem, że nie ma co zaczynać rozmowy. Zobaczmy, ile to było warte, twoje. Czemu nie mogę X-em dać? Nie wiem. Czyżby był jakiś limit... Transakcji, no. A nie, czekaj, można. Okej, 160. Damian, wiesz, że ja rozmawiam. Mam się za poważnego człowieka. Ja mam różową, okej. Okay. Myślałam, że jeszcze jest do kupienia. Nie mówię. Okej. Okay. Zasugerowałem ci. Damian. Nie zrozumiałam, to już było zamiatane. Ta tylko suma, proszę się nie targuj ze mną. Ta suma robi wrażenie. Tylko po prostu się nie targuj ze mną. Michał, jest początek gry i myślisz, że pozwolę ci od początku gry budować sobie domki w momencie, kiedy wszyscy jesteśmy w dupie? Damian, składasz mi ofertę, masz mnie za idiotę. Bo Damian, masz trzy przyciski. Ale nie będę nalegał. Odpowiedz, czy ty masz mnie za idiotę? Nie, mam cię za człowieka, który... On ci pluje w twarz. Nie, mam cię za człowieka, który... Biały dzień. Mam cię za człowieka, który jest wizjonerem. Idę umyć twarz. Widocznie nie takim... Jak myślałeś? Ty teraz... Myślę, że przeceniłem cię. Chcesz jako go jeszcze obsrać? Chcesz go jeszcze obsrać? Dobra, w takim razie jak kończę rundę, dziękuję bardzo Koryna za negocjacje. Kończę swoją rundę. Owocną, uważam. Nice. Kto wczoraj wygrał? Amerykański kapitalista Michał Owczarzak. Wizjoner Damian Deja. Wygrałeś? On widzi czegoś, czego ja nie widzę jeszcze. Według mnie to była świetna oferta. Mogę kupić stację za to. Płacisz. Zobacz. Bajsam domierska, czyli korynka. Korynie musisz. A szkoda, że nie mogę. A tu muszę płacić, a jak się gra w fizycznej i ktoś nie zauważy, to wtedy nie płacisz, ale będę niósł to brzemię. Ale już parę osób zapłaciło, czy wszyscy chyba, czy oprócz Pawła? Ja nie płacę. Przemek Maduzia, wiem, że zrobią serial o Obi-Wanie. To już jest potwierdzone. Ewan McGregor to potwierdził. Bardzo się cieszę. Co tam? Bardzo mi się podoba ta gra, bo jest taka kolorowa. No. Pieskowi stówę płaca. Zobacz. Koryncy. Bardzo dobrze. A mówiłem, że nie płacę, no i się zemścił los. Jakie w ogóle? O! Niezadowolony chyba. A nie! No u siebie. U siebie, no. Szkoda, bo chciałam coś kupić więcej. Żeby mi sprzedać potem, na przykład jakiś różowy domek.
A, teraz... Możesz skończyć turę, tak, jak tak, chcesz. I wish you luck. Kreatynę raz dziennie się bierze, Kacper. 5 gramów. 6. Chyba 7. U Koryny. A nie. Free parking. No tak, no nic. Nic się nie wydarzyło. Pączu co ma? Nic się nie dzieje. Pączek, gdzie jest pączek? Ty jesteś kapelusz? Te. Dużo nie mam. No dobra, no nic. Kończę turę. Damian! Czy będą wlepy Team Korynka? O Jezu. Chyba nie będzie. Jak zaprojektujecie? Zaprojektujcie, to wrzucimy. Ja wrzucę na sklep. O, bardzo szybko widzę, jakoś spokojnie było. Tak, no. Let's play. Stabilny rok. Okej. Co tam? Nie, no, sprawdzam, czy nic nie. Nie, nic się nie wydarzyło, co? Nie, nie. O, bardzo ofensywnie. Ale właśnie ja chciałbym rzucić gdzieś indziej, ale to chyba jednak się nie da sterować. 12, ale pojadę. Taczka. Skrzypi jeszcze. No zobaczmy. Będzie jutro dostępna kreatyna. Mamy zapowiedzianą dostawę. No musi zapłacić. A komu? To jest niczyje? To jest do banku. Tak, do banku. Dobra, to play again. Masz jeszcze jedno? No tak. 12 w ogóle. Co, jeszcze jedno będziesz miał? O, prawie. 10. Ale to wtedy już bym do więzienia chyba poszedł. Jakbym rzucił drugi dublet. Ale... To jest 20 zł, tak? Ale super. Wow, bardzo tanie. Szymon napisał, że Porsche w 8 godzin włożył. A Porsche jest Porsche jest najprostsze. Tak? Z technik dużo prostsze niż Bugatti. Kończysz, czy chcesz coś sprzedać? Kończę. Teraz już Bugatti w 8 godzin, to wtedy... No, to będziesz gościem. Ty tylko ja z nami zagrasz. Ja tego sobie pomontuję jeszcze trochę. Pomontuj, bo to się szybko nie skończy. Ale jakoś tak za pół godziny skończy. To możesz paść, no bo... Masz widelec wolny? Tak. Chcesz ćwikłę? Dzięki. Zjadłem twoją ćwikłę, ale musiałem ja jakieś warzywo zjeść, wiesz, bo... Jest. Dobyś mi tylko tą kartę? O, przepraszam. Jaki piesek kochany, jaki jest słodko. A co to jest tutaj? No, teraz pobierasz kartę. Tak zwana. No i oczywiście Koryna otrzymuje 100. O, dobry wieczór. Masakra. I teraz drugi raz. Tak. Jeszcze drugi raz? To miałam... Dwie szóstki. Nie, no nie mam pytań. Biedny piesek tak skarży. Ty, jak na głowie stanął. No. Handstand. O, dwie stówki. O kurde. Najlepsza ulica w grze. Koryna, możesz naprawdę ogromne pieniądze zarobić. No kurde, ty masz dwie już. Wow, ty możesz domki. Możesz już domek, jak R1 naciśniesz. Znaczy tak, nie musisz tego robić, ale możesz domek postawić, jak naciśniesz R1. Ten 200 przycisk. Złotych kosztuje. O ten. To jest stawienie R1. To postawisz tutaj domek za 200. A ile masz, Koryna? Masz 300. No zawsze możesz coś sprzedać, wtedy będziesz mogła stawiać domki, jakbyś miała. Wiesz co, ja bym na twoim miejscu jeden domek kupił, bo nie grozi ci, że ktoś będzie kazał ci płacić więcej jak 100. Mówię, że na twoim miejscu bym domek jeden postawił. Ewentualnie, jeżeli nie jesteś tak narwana jak Paweł i cenisz sobie bezpieczeństwo, możesz zawsze sprzedać jakąś nieruchomość, którą uważasz, że jest ci teraz niepotrzebna. Ja chętnie, ja kupuję wszystko, Koryna, i inwestujesz sobie w domki na niebieskim dobra, polu. Dobra, dobra. A mogę domek postawić, jak będę na innym polu? W to miejsce? Tak, tak, ale teraz za chwilkę przejdziesz przez start i będziesz miała kolejne 200 od tak. Ja na twoim miejscu bym postawił domek. Ja zrobię po swojemu, okej?
Tak, tak, nie słuchaj, wiesz, oczywiście zero presji, dobrych doradców, bo wiedz, że jak coś jestem, chcę wydawać pieniądze, wiedz, że ja chcę dużo pieniędzy wydawać po prostu. A Koryna ma już dwa, to jest, masz dwa czarne i dwa niebieskie? Tak. Dobrze widzę. Jak to się stało? A miałabym dwa różowe? Szczęście, nie? A ja miałam dwa różowe? Nie. Jedno. Ale dalej mam różowego teraz. Nie masz. Oh, kupujemy. Masz dwa różowe, nie, ty masz Koryna. To jest czerwona. Ty jesteś sam za mną. Żółty, ktoś ma żółty? Jeszcze nikt nie ma żółtego, super. Ktoś chce coś sprzedać? A można domek, można kupować domek nawet jak się ma jedną posiadłość? Nie trzeba mieć trzech? Nie, musi mieć wszystkie. A, no, dobra. Czekaj, sprawdzę. Ja nie. Jak do mnie będziesz wracał, to naprawdę podejdź. Naprawdę przemyśl to dobrze. Korynka kupuje domki. A jak kupię domek, to po prostu będzie większy czynsz na tym miejscu. Dużo większy. Okay. No. Skąd daję ma tyle pieniędzy? Mało kupuję i przeszedłem przez start pierwszy ogólny. I przeleciałem całą mapę 12 i 10 ogólnie, także... O, największa kwota w grze się pojawiła. Mówiąc ci, kurde owca, chyba drożej sprzedać ten domek. Nie domek, tylko tą kartę. No, zobacz, ty masz swój. On już jemu proponuje 100 więcej niż tobie. No. Widzisz, jak jest? Teraz akcept, jeżeli chcesz, jeżeli nie chcesz, kółko. No jeżeli masz jakąś propozycję, możesz kwadratem udzielić. Znam obsługę. U argumentu, ale dlaczego tyle? Jakby, dlaczego? Bo wiesz, to jest duża kwota, nie? Zobacz, to mi kosztowało 160, ty mi chcesz dać 475. Szczerze, jestem uzależniony od wydawania pieniędzy. To jest mój nauk, jestem uzależniony. Jak czegoś nie kupię, to się źle czuję. Rozumiem. To mam wrażenie, że się cofam. Ogólnie jak ktoś jest uzależniony od alkoholu, to alkohol mu się zabiera. A jak ty jesteś uzależniony od wydawania pieniędzy, dlatego pomogę ci zaoszczędzić. Szanuję, każdy ma prawo wyboru. Obyś nie żałował. Myślę, że nie. Kończę turę. Nie, tak się rzuca tak samo. Ale będę i tak machał padem, bo to troszeczkę... Dawaj hajs, nie pierdol. Uuu, 36. No nie no, jeszcze jakoś przetrwasz, nie? Jeszcze na kilka czynszów cię stać, kilkanaście. A komu? Jak coś, pamiętaj. Nie, kapeluszowi. Kończysz? Które? Tak. Oczywiście dubl. Normalka. Oczywiście Korynie płaci. Bo nie mi albo Damianowi, tylko Korynie. Proszę Korynko, wszystko zostaje w rodzinie. Lecimy dalej. My sobie sami będziemy płacić. Albo on i nam. No właśnie, zobaczymy. Na spokojnie, bo tutaj zagalopowałeś się tu przed z tymi ofertami. Myślę, że zrozumiesz to później. Że nie warto tak wojować. Damian, ja szanuję każdego przedsiębiorcę, który nie boi się działać, cokolwiek. Póki masz co działasz, szanuję to. Wiesz, czy zarobiłem to 100, ci mogę oddać. Wiesz, to jest zguba. Zobaczymy, co zrobić z tej pieniędzmi. Obyś nie pozostał zbyt pasywny. No, nie wziąłem. O. My tam chwilę się zagadaliśmy, a tam już deal poleciał. No, a zobaczmy. A czarne są 4, a ja mam 3? A muszą mogłeś domki stawiać, to chyba nie. Chyba są 3. Korynko, ja ci daję za zieloną, daję ci czerwoną. Oraz na pieniądze. Przemyśl to, bo to jest schachmet. Pieniądze w ilości... Znasz go tyle lat. 220. Nie ukrywam... Jest to dla ciebie ryzykowny manewr, ale jest szansa, że czerwoną kolejną zdobędziesz. No ale to
Wróć do tego. Skończyłeś negocjację swoją, bo nie chcę ci przerywać. Mogę ja przerwać? Bo ja mam ważną informację. Ja też chcę, ale no to dawaj ty. Jak coś, Koryna. No już nie ważne. Bardzo dobrze, Koryna, bo ja ci dam 200 więcej. Chciałem dać ci 200 więcej niż Paweł. Bo już raz zrobiłam ten błąd i sprzedałam, bardzo tego żałuję. Tak, zdobądź kolejną czerwoną później, i się wymienimy. Później, ale jestem otwarta na ofertę. Dobrze, dobrze. Cieszę się, że nie trzeba było tutaj rygorystycznych środków używać. Ale jednak to jest to doświadczenie. 7 lat z Pawłem w jednym związku. Tak. Łebski Tony. Kreatyna, 5 gramów przed treningami, hyper cytrulina, D3, 4000 jednostek dziennie, omega, 2000. Tam ktoś stoi za wami w oknie. Gdyby ktoś stał za nami w oknie, bym otworzył okno i naprawdę chciałbym mu pogratulować, zbić łokieć. Bo to jest naprawdę zabawna sytuacja. Gdyby przez nagłówkę. Też podał mu rękę przez okno. Domki nie masz kupować. A, no tak. Dobra, zobaczmy. Oby nie stanęli. Nie więzienie. Uuu, Koryna, stację mam. Wiesz, że ja kupuję wszystko. Wiesz, że ja kupuję wszystko, Koryna. Ale ja mam 3. A wiesz, że jak będziesz miała 4 stacje, to jak ktoś stanie na twojej stacji, to będzie płacił 200. A teraz niestety 100 tylko. Więc zobaczmy, co tam masz. No właśnie, chcę zobaczyć, co tam masz. Więc tak, co ja mam? Ja mam tak. Aha, nie masz różowej. Czekaj, ty pod marketingu. Ja już oddałam. Tak, oddałaś mi. A ty pod marketingu patrzy, ty masz jakąś stację? Nie masz jeszcze. Nie, bo to co miga, to jest ta twoja. No tak. Wiesz, nie wiem o to. A nie, no Koryna ma przecież 3 stacje, przepraszam. A, bo czarne to są stacje, no tak. Tak. I to co miga, to co kupiłeś teraz. Dobra. No nic, no. Na razie skończę. Skończymy dalej. Ogólnie zostało ci tyle, ile chcieliśmy zaoferować w poprzedniej rundzie. 4,75 chyba dawał. No i kurwa, są 3 pola i stoję na tym, co... Nie, no dobrze, nie, to dobrze. Myślałem, dobra, wszystko. Przepraszam za oburzenie. To nie są te ludziki. Ja tu całą rodzinę kupiłem, a nie tylko domek. Dobra, no. Zobaczę sobie mapę, jak to tutaj wygląda. A te z wystającymi to są kupione? Tak, to są kolorami, my jesteśmy zaznaczeni. Ty jesteś fioletowa, tam niebieskie możliwe, widzisz? Okay. Tu są owca. Jak mogę przestawić, że na przykład podglądam na mapie, które pozycje ma kapitan Dynamit? Bo w prawo nie działa kursor. R1 sprawdź. To nie możesz. Tutaj. A, dobra, są zakładki kolorowe. A ile kosztują domki? Owca ma 2 różowe. Domki nie mam. Chyba u ciebie 200. Dalej przeczytam. Dobra. Mephisto 80. Gramy dalej. Mephisto 89 rocznik. Zamówiłem bluzę bez rękawków. Przyszła designer 2, ale nie narzekam. W cenie tańszego produktu otrzymałem droższy. Nie wiem, czy to gratis za zamówienie 700 zł, ale dziękuję. Pytanie New School. Podobny materiał. Spodenki z lampasami mego materiał. Więc tak, Mephisto. Tak, podobny materiał. Druga sprawa. Był to jakiś tam błąd w trakcie pakowania, więc jeżeli ci to odpowiada, to oczywiście tak, potraktuj to. Oczywiście nic nie musisz z tym robić, no dostałeś droższą bluzę, my się z tym godzimy, natomiast jeżeli byś chciał wymienić, to masz pełne prawo, wystarczy, że napiszesz na zamówienia @wukaskep.pl, a tak to to fajnie, no to można powiedzieć, że zyskałeś i dziękujemy, że złożyłeś u nas zamówienie i fajnie, że ci się podoba lampas. No. Szymon, Bugatti już złożone w 12 godzin.
Dziękuję za podpowiedź z gąbkami. Dobry czas, 12 godzin. Patrz, co on robi. Poczekaj, czekaj, co ty robisz? Paweł chce ode mnie kupić różowe, żeby z tobą się ponegocjować. Może to zrobić. Może to zrobić. Daję więcej. Ma do tego pewne prawo. Pieniądze. Dobra, to kończę turę i idę siku. Nie można się kierować pieniędzmi. Ale dobry bar. I kolejna. O, bez dubla? Pech. Paweł będzie oferował czerwone, to pamiętaj, że ja mam czerwone. Okej. Okay. I wtedy wiesz, nikt byś z tego nie miała. Ale na szczęście odrzuciłaś wtedy. O, komuś płacę. Tak, typowi. I... A chcę teraz kupić domek. To co muszę zrobić? R1. R1. A nie, przepraszam, weź strzałką w bok, w prawo na przykład. O. I musisz tam, gdzie możesz, czyli na niebieskie. No i weź sobie mapę, pomogę, weź sobie kwadrat mapę. Ale nie, tak będzie dobrze, patrz, weź się jeszcze w prawo. Nie. O, i tu możesz już domek jak R1 naciśniesz, ale za 200. Ale jak jesteś w kwadracie, to możesz z pozycji mapy sobie, wiesz, dodawać. Też. O. Okej. Okay. I tu na prawą stronę musisz sobie dojechać. Tylko, że strzałkami. O, no. Na niebieskie. Strzałkami? Niżej teraz. Niżej. Jeszcze niżej. I to niebieskie. Nie. Tam to niebieskie, ciemne. O. I tu możesz na tych dwóch kupować domki, bo masz dwa pola. Wszystkie domki po prostu możliwe kupione. Niebieskie, a są tylko dwa. Pokazać wam robura? Okej. Robur. Robur jest w tamtym pokoju i robi coś takiego. Co to jest? Seria wygląda. O, i tak robór wygląda. I wygląda jakby spał. Ale czuwa. No to muszę za 200 chyba wziąć, bo potem ich nie kupię. O nie. Co teraz mam zrobić? Jeszcze do góry weź. Jeszcze w dół teraz. Do góry raz. I R1. Ale to jest rent, a ja chcę kupić... Nie, R1 to weźmiesz domek postawić za $200. Aha. Postawiłaś. No okay. Możesz też na drugi, nie? Tak czy... To wezmę też na drugi. No. Ciekawe, czy się wpierdolę. Raczej tak. Okej, to chyba tyle. Jeszcze jeden, ale to jest ten bez kasy. Starczy. No spokojnie. Możesz jeden i możemy... A, to odpowiadają mi, że lepiej jednak wszystkie, ale jak potem już nic nie kupię. No. To na razie poczekam. To po prostu kółko i X, jak chcesz zakończyć turę. Rolery czy będą? Na razie nie mieliśmy w planach, ale... No pytanie, czy wiemy, że trochę osób pyta. Korynie. Słucham? Teraz pytanie, czy... Bo widzisz, przede mną są dwa twoje posiadłości z domkami. I pytanie, czy ci zapłacę. Znając moje szczęście, jest to bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Nie. Musiałbyś chyba dwa. Ale fart. Dwa albo cztery, no. Salaria. Brązowy. No jasno, że kupię. Chyba ktoś ma brązowy. Czekaj, no. to był typ od marketingu. Ale szkoda. Ale szkoda, bo potrzebne są dwa, żeby domki stawiać. No trudno, nie? Trudno, wiesz, tak samo jak trzy różowe są potrzebne. Myślę, że... Może się dogadamy teraz. Myślę, że możemy zacząć rozmawiać powoli. No dobra, no. No cóż, zobaczmy. Brązowa posiadłość. Zresztą nie będę nic mówił. Ja widzę, że jesteś bardzo konkretnym człowiekiem. No. O, ty masz, widzę, jeszcze jedno żółte, a ja nie mam żadnego. W sumie nic nie zmienia. Ja tak bym zrobił. Ja szanuję bardzo. Ale niestety jeszcze... Dobra. Nie gra się toczy. Nie ma co przyspieszać, wiesz. Jasne.
Jak tam chcesz sobie jeszcze popatrzeć, co tam mają inni? Koryna? A nie, masz za mało pieniędzy, żeby się tą stację sprzedał. Chyba, że mi dorzucisz coś, wiesz? Ja jestem kapelusz, a Koryna jest pieskiem. Poczekaj, Koryna. A ja jestem tak. Okej, okay, mamy tak. O, ja na razie owca nie chcę kasy tracić, bo nic więcej nie kupię i nie będę miała na... Dobra. ...opłatę, jak źle trafię. Dobra, to kończę rundę. Widzę, to jesteś trochę niespełniony po tej rundzie. Nie no, ja się cieszę z każdego mojego zwycięstwa, wiesz, nie było w obliczu moich porażek. O, ja tego nigdy nie widziałem, coś takiego. Chyba mi się nie odpowiedzi, że do więzienia chyba pójdę. Ja pierdolę, no i... Ale masz jeszcze rzut, także spoko, mniejsz dublo. Ale właśnie czy ten rzut mnie... No masz pewnie, skończ turę. No nie, A, nie masz, jak wow. Jak do więzienia, to nie mam. No i dobra, karma, mogłem się z owcą wymienić, wtedy by tak nie było. Prawda? Ja tutaj zacznę od małego ogłoszenia. Zobaczcie, jest ze mną mega limitowana tuba JTCNW. Ile mamy tego? 100, 200? Ale tych pytasz tub? O JTCNW? Tych tub, JTCNW, ile mamy? A ja mogę mieć limit praktycznie? 800. 800? Zobaczcie, jedna tuba spośród 800 będzie... Koszulka JTCNW limitowany drop w tych tubach, a ja mogę powiedzieć, że na końcu otrzymacie tą tubę. Paweł, bardzo ważne, że to nie jest jeszcze w sprzedaży, to dopiero będzie, także to zostanie przedpremierowo. Jak wiecie, co live na końcu losujemy zwycięzcę i dzisiaj nagrody będą w tej tubie, limitowanej mega. Tak, no a co zrobić, żeby taką tubę wygrać? Dla tych, co nie wiedzą, pod koniec każdego live'a losujemy jedną osobę i wymogiem jest jedynie ustawienie zdjęcia profilowego na YouTube w dzika. I ten dzik jest dostępny do pobrania w dobrej jakości w opisie filmu, w opisie tego live'a. Możecie pobrać, ustawiacie na profilowe i pod koniec live'a losujemy spośród wszystkich, kto wygra. I jeszcze jest jedna rzecz, osoby, które gdzieś komentują różne filmy na YouTube, będziemy robić sobie regularnie przeglądy YouTube'a. Powiedzmy, ktoś skomentuje u Freeza filmik i będzie dzikiem, my sobie weźmiemy tego dzika i będziemy rozdawać takie spontaniczne nagrody. Także jeżeli... No kurde, no wiem, no fajnie Koryna, nie? No wiem, znaczy nie, no... Fajnie widzieć, że się innym powodzi, a innym mniej, ale no, będziemy wybierać spontanicznie osoby, które po prostu zostawiają swoje ślady na całym YouTubie, nie tylko u nas na kanałach, więc jeżeli jeżeli chce wam się to zrobić, to fajnie by było i nam też zależy na tym, żeby po prostu sport pchać do przodu i myślimy, że to jest jedno z działań, które ten sport popcha, pchnie do przodu. A tymczasem Koryna... Drugi dublet miał. Dublet. Za kolejnym to chyba się do więzienia idzie, co? Może. Nie wiem. Ty trzeci, już czerwona kostka, coś takiego to... 11, wiesz, maksymalna ilość oczek bez dubleta po prostu. Tyle, ale jak będę miała komuś zapłacić, miałam kasy. Nie no, u siebie staniesz oczywiście. U siebie, no gdzie? Nie możesz, byś mogła kupić... A nie, nie masz, nie masz niestety pieniędzy. Jestem u siebie. Tak. O, super. No. Dobra, idę po wodę. O, dobra, dawaj, daj. A co z różną rozdzielczością, na przykład na tapetę telefonu? Aleksandra Kuligowska, właśnie mieliśmy się tym zająć. Będą, wiem, że w to tym tygodniu. W tym tygodniu będą, no. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Wszystko przygotujemy, przygotujemy różne kolory. Wow! Dublet! Brawo! Możesz mi zapłacić. Nawet coś będę miał do kupienia! Nie, no. No patrz! Niemożliwe to jest. Możliwe! No jak? For sale, a ja uwielbiam kupować! A to gra się nie zjebała? Dziś chłopaki ogarniali właśnie kolorki poszczególnych dzików i rozmiary, także przygotujemy w różnych kolorkach. Przygotujemy również na przykład tapety na telefon Sportowa Polska. Wiem, że tutaj o, też fajnie. Było zainteresowanie. Tak, tak.
Także takie również będą. Kiedyś była seria tapet z JTCNW, serią JTCNW. Tak, tak, tak. Myślę, że ją też udostępnimy i będziemy... Postaram się, żeby na jutro wszystko było w opisie. I jutro na live sobie o tym pogadamy, zobaczymy, co sądzicie. Tymczasem, Damian, wróćmy do gry. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy obserwowałeś tą rundę, ale wylosowałem dublet. Przepraszam, bo jestem podekscytowany tą rundą. Naprawdę fajnie mi poszło. Zwróć uwagę, kupiłem niebieską, niebieską posiadłość. California Blue tak zwaną. To jest kolor California Blue. I teraz tak, widzę, że ty, Taczka, masz już taką niebieską. Jedną, ale jeszcze trzy są, wiesz. Także tutaj się to rozstrzygnie. Rozumiem. Wiesz, dajmy jeszcze... Rozumiem. Dziękuję, Kuba, wstrzymuję za wstawienie się z rozmową. Dzika. Ja jestem w więzieniu aktualnie, też troszeczkę mam inne priorytety, rozumiesz? Rozumiem. Jedziemy. Ja i co tu się stanie? Czy myśleliśmy o koszulce Team Korynka na sklep? Kapelusz, no nic. To jest kapelusz, pan Paweł. Dobrze, panie Pawle. Wodę? No, proszę bardzo. Jest jeszcze jedna niebieska. Dobra. Damian, no stoisz w więzieniu, chcesz coś, chcesz się dogadać? Za tą brązową, za różową? Tak naprawdę po co ci jest ta różowa? No do niczego ci jest niepotrzebna. A tak zyskasz możliwość budowy, już będziesz mógł budować domki w momencie jak się wymienimy. Nie no rozumiem, ale wiesz, brązowe są bardzo mało istotne, wiesz, mało pieniędzy z tego jest. A poza tym, jeżeli sprzedać ci różową, no bo one to są skoro tak, to posłuchaj, skoro tak, to ja chętnie kupię od ciebie za duże pieniądze, za niemałe pieniądze tą brązową, tak, skoro tak, mówisz, że jest mało istotna. Tak, jest mało istotna, ale w momencie, kiedy łączysz ją z czymś więcej, wtedy tutaj ona nabiera większego znaczenia. A wiesz, nie wiem, co się stanie później. Wiesz, kiedy ja ci oddam różową, trochę mniej powodów będziesz miał, żeby później ze mną tradować, rozumiesz? Ja tak to mam tą kartę przetargową, którą... Ty bardzo chcesz i z każdą rundą to coraz bardziej potwierdzasz, także... Ja po prostu jestem uzależniony. Jestem po prostu uzależniony, Damian. Jaka cena będzie limitowana JTCNW? Albo taka sama, albo troszkę droższa. Co tam? Ile mam kasy? 120 aktualnie. Dajmy jeszcze coś. To będzie pewnie 130. Już nie bądźmy tacy. I tak przegraliście już z Korynką. Ale przynajmniej się nie, dobrze. Nie bądźmy tacy. Nie bądźmy tacy. 250 za 60. Patrz, jak mnie łatwo możesz przyzerować. Jeżeli zależy ci na tym, żebym szybko odpadł, zaraz się mogę wjebać na pole Koryny i może mnie to pogrążyć, jeżeli to, takie rzeczy cię pocieszają, nie? Ja wiesz, ja nie chcę dla ciebie źle. Jedziemy na tej samej tarczce. Lecimy dalej. Przez start 200 zł dostajesz? Zobaczysz jeszcze Korynę. Bogusz Bialecki, dzik ustawiony, wspieramy sportową Polskę, JTCNW. Bardzo dziękujemy. Słabo u ciebie z kasą. No słabo, wiem właśnie. Widzisz, to, że wylosujesz dużo, nie oznacza, że to czyni cię bogatszą, nie? Michał P., Koryna na live, cieszę się, że jednak wbiłem. To, o, ale mi miło. To jest świetny przykład tego, że zawsze trzeba być, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. O, na przykład taki. Ile on będzie kosztował to, bo to ci... Będą tapety sportowa Polska. To ci niepotrzebne w sumie. 320. Koryna, żebyś nie wypadła z gry. Dlaczego? A to teraz ze mną negocjujesz. Tak, nie no, ja po się prostu, nie zorientowałam. Nawet. Po prostu bez szaleństw. Ale nie, naprawdę, żebyś wiedziała, że bez szaleństw, bo to nie jest jakaś super oferta, ale żebyś czuła się bezpiecznie. No, wykorzystuję twoją słabość, tak? Wiem, że jesteś w lekkim dołku, 63 dolary na koncie, ale zobacz, to jest zielony. To jest zielony, masz jeden zielony. No dobra. Wybacz mi. Ale warto było, trzeba próbować, tak? No oczywiście. To biorę end turn. Na razie nie chcę sprzedawać. Wiem, że tamta różowa to był błąd.
Nie, znaczy... Nie, niekoniecznie. Miałaś więcej pieniędzy wtedy na inwestycje. Zobacz, nie miałabyś dwóch niebieskich, nie miałabyś dwóch domków, gdyby nie różowe. Ja bym nie patrzył na to od tej strony. Jeszcze tylko musimy się dogadać na tą stację, bo ja chcę, żebyś miała cztery stacje, żebyś jak ci Sikora wiedzie, to żeby ci zapłacił 200, a nie 100. Okej. Ja też chcę płacić 200. Możecie już stawać na jakichś moich polach. No, przydałoby się. Powiedziałem sobie, chyba kartę wyciągniemy jakąś, dawno nie było. No bardzo fajnie, poszczęściłeś się. Ładnie, maksymalnie. Co nie oznacza, że zaraz na przykład nie staniesz gdzieś i... No ale to będą podprowadzisz podatek od tego. 200 tutaj... Kończysz? Monopoli dolców. Czy chcesz pójść za ciosem i coś kupić, albo wymienić? Nie, jeszcze tutaj jest dużo do kupienia, wiesz, chciałbym... O, pyk. Można, można. Zobacz, na przykład z kapitanem tutaj. Paczuszka i becelujemy. No niestety. Ale to, no i co ci po tych 18? To jest czerwona? To jest ja mam jedną czerwoną. A, to jest czerwona. Okay. Czy różowa? Czerwona to jest. Czerwona, no. Różowe są wcześniej. No i wreszcie, kurczę. Mam pecha trochę. No, Agatę z Franciszkowa, pozdrawiam, O. Paweł, nie ma sensu. Jeszcze Natalia się nie zmienił tobie awatar. Ale to potrzeba kilku... Myślę, że do końca live'a się zaktualizuje już. Daję, ja na lekcjach online, jedyny w klasie z herbem dzika, pozdro. Kurczę, no i to się ceni. Mamy nadzieję, że będą czasy, kiedy o, teraz wasi, nasi nauczyciele też będą się logować z herbem dzika. A nie, mam w ogóle fajny pomysł. Odwiedziłaś mnie. Wymyśliłem fajny pomysł, ale nie mogę go teraz zdradzić. Kiedy jest wizytacja, a kiedy siedzisz w więzieniu? Po drugiej stronie planszy jest pole, idziesz do więzienia. Aha, a tu okay. Jest więzienie. Dobrze. Ale tu tylko odwiedzasz. Dobrze. To teraz X, tak? Masz, Koryna, masz pieniądze. Zostałaś wypłatę, nie chcesz? Będzie kizo na ławie, potwierdzamy właśnie. Dużo osób napisało, że kizo na ławę i świetny ruch. Będzie to na pewno po epidemii. No przepiękny ruch. Płacę. Aha, bo jest u góry karty, to jest kupiona, Chcę zobaczyć, jak tam u was jest. Poczekaj. Korynka, pokaż im, kto rządzi. Już pokazujesz. Już pokazujesz. Masz dwa zielone owce? Nie, 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 to jest Koryna, jak coś. A znowu ze mną chcesz tutaj? Tak, tylko pokrótce ci powiem. Fajna posiadłość na Leicester Square, żółta. Wartość, ile tam była? 300 chyba. Czy ile jest to wartość? Nie widzę teraz. No ale ja dołożyłem jeszcze 106. W zamian za zieloną, która jest warta 320. Ja ci daję posiadłość i 100 dolarów. Nie wiem, czy cię coś takiego... Żółtą? Bez presji, nie? Nie zależy mi jakoś na tym. Okej, okay, no to tak. Mogłabym się ewentualnie zamienić za czarną i tą kasę. Po co ty to robisz? Kurde, Koryna, za czarną masz za mało kasy, wiesz? Żebym za czarną... No chyba, że poczekaj, co masz jeszcze, Koryna? Masz tak, zielone pole...
Koryna, dam ci to czarne, żebyś miała 200. Uważaj, bo on chce na obejście zrobić to. Na niego trzeba najbardziej uważać w tej grze. Damian, myślałem, że dżentelmeni nie wchodzą sobie w słowo przy negocjacji, dlatego uszanuj mój czas z Koryną. Jak zakończę, będziesz mógł porozmawiać z Koryną, jak skończę negocjować. Koryna, 4. Myślę, że siedzimy przy jednym stole i wiesz, siedzimy na równi, także tutaj... Oczywiście, natomiast jest pewne okno na negocjacje, okno się zamyka, możesz wejść... Rozumiem, ale tak negocjacje są otwarte, wiesz, są ogólnodostępne, więc tutaj... A, kurczę, ta zielona jest dosyć droga. Nie no, 320, bez szału, ale jest, patrz, Koryna, 320, daj mi zieloną i czerwoną, a ja ci dam czarną, będziesz miała 4 te, bo patrz, ja nie mam... A, jeszcze teraz też zielony i czerwony. Znaczy, czyli to cię nie interesuje na razie, coś takiego, bo ja ci mogę oddać czarną, w ogóle możemy zrobić tak, zrobimy tak, Koryna, czekaj, tylko patrzę, co ja mam jeszcze. Ja się mogę zamienić za czarną. Inaczej, Koryna. I kasę. Możesz mi dać 400, czarną kartę, a ja ci dam zieloną. 400 i czarną kartę? Tak. Ale... Zrób kontrofertę. Ale czekaj, kwadratem. A jak się robi kontrofertę? Kwadrat, ale Koryna, poczekaj. Zwróć uwagę na jedną rzecz. Ja nie mam ani jednego zielonego domku, nie mam ani jednego żółtego domku. Nic tutaj nie zyskuje, a ja tobie daję możliwość, masz 4 stacje. Dlaczego więc tak zależy? To tam... Ale to po co? Początek gry. Ale Damian, ale... Po co to robisz, jeśli... To... Ale po co to robisz, jeśli nic z tego nie masz? Wytłumacz mi. Ale mam, ja kupuję. Ale... Ja kupuję, ale jest to inna waga, aniżeli ja sprzedaję Korynie czarny dom. Przepraszam, ale ty wydaje mi się, że manipulujesz Koryną. Po prostu... Nie podoba mi się to. Słowo ja manipulacja też... w grze Monopoly, myślę, że tak, można to po prostu nazwać rozmową, no. Ja rozmawiam. Można nazwać to nadal manipulacją. Jest to język Monopoly, no. Jest to język Monopoly. Wejdź na żółtą. Ja chcę... Czemu żółtą? No, zaufaj. Wejdź na żółtą i X naciśnij. Żeby odznaczyć się. Widzisz, żółta jest w bilu. No ja teraz mam zaznaczenie. Koryna, nie trać swojego czasu, jeżeli masz taką ofertę, o której mówiłaś. Mogę się wtrącić, negocjacje są otwarte. I też naciśnij X. No ja nie wtrącę się, jak on przemawia. Trafić. I teraz? No X. I to jest moja kontroferta i co teraz mam zrobić? Kwadrat. Kwadrat? Dobra, podsumujmy to. Koryna, wartość tego, co ja ci daję, jest dwukrotnie wyższa niż to, co ty mi oferujesz. Ponadto, ja dając ci stację, praktycznie gwarantuję ci wieczne życie w dostatku. A u mnie te zielone mi nic nie daje. Także niestety, Koryna, ale nie jestem zainteresowany tą ofertą. Dobrze. I myślę, że na tym skończę te negocjacje i skończę swoją rundę. Nie mam wyrzutów sumienia, jak chcesz owca. Nie mam. Ale ja nic nawet nie implikowałem, żebyś miała takie wyrzuty. Mam ochotę ci zapłacić. Czekam, aż Deja mi zapłaci coś. O, proszę bardzo. Bardzo chętnie. Z przyjemnością. Chcesz kupić? Wiesz co, na razie nie, na spokojnie. Jakby... Na pewno masz już jedno. Mamy jeszcze czas. It's your turn. Nie mogę zapłacić. No, chyba musisz tylko rzucić. Ale u ciebie to może zadziałać. Sprawa. Kurde, nie mogę tradeować za bardzo, głupio, bo nie mam nic tutaj opiniejszego kwartera. No nie mogę nikomu nic dać. Dobra, no ciekawe, jak to się potoczy. Koryna. Chyba komuś musisz zapłacić i będzie to... Kapitan. Ojej, ale tylko 14, to hit. No. 249 masz.
To tak całkiem. Masz 400. O! O! Widzisz? Będziesz miał szczęście. O, i na swoją posiadłość wraca. A nie. Taczka? Sometimes bad things happen. Nie, no po prostu oddajesz mi to, co ci dałem. To na widzenie wiesz. Nie byłaś. Trzymaj. Co to jest? To jest czerwony? Czy to jest różowy? Różowy. To jest różowy. Tak? No. Czerwony. Czerwony? Nie. Tak. To jest z jakiegoś powodu jest czerwona. Trzeba patrzeć na tą kartę po... No, dobra, play a game, play a game. Ja jestem różowym graczem, dlatego tam jest różowy kolor na tej plakietce. Ta taczka różowa. Kapelusz? No i zapłacę tobie też. Proszę. Dobra, widzisz, niby dubel, ale nic z tego nie wyszło. No. Szkoda. Jeszcze sobie popatrzę. Dokładnie, dobra, niebieskie. Chciałabym częściej rzucać kostką. Niebieskiego nie chcesz. Nie gramy. No. Michał, nie, serio. Ale patrz, to nawet... Ale co ty chcesz? Zobacz, ja chcę brązowe. Co ty kurwa? A nie, przepraszam, nie co ty możesz dać? Ale patrz, to weź nawet nie rozmawiajmy, bo szkoda słów. 60 w jakichś bardach. Ale słuchaj, na peryferiach miasta. Bardach na peryferiach, ale słuchaj, jest gdzie grilla zrobić. Po coś chcesz to. Lepsze to niż spać pod mostem. Kurde, tu fajnie, co? Leicester Square. No. Ale zobaczę jeszcze. A może takie czarne coś? Za 200 na przykład, jakbym stację ci sprzedał? Zamiast za brązowe? Mi? Nie, Damianowi, wiesz? A, dobra. Czemu nie coś takiego, taki ruch? Wtedy mógłbyś... Wiesz, no praktycznie... Chociaż nie, byś wtedy wygrał grę. Byś mógł zastraszyć Korynę. No, ty tak bardzo chcesz, żebym ja wygrał, prawda? Nie, no dobra, żeby nie przedłużać. To jaka jest wartość? 120, a, ale ty masz jeden niebieski. No to tu ryzykownie się robi, ale ja akurat nie boję się takich rzeczy. Więc jestem ci w stanie dać ten niebieski. Robi się tak, wtedy... Może jeszcze pieniędzy ten, dołóż trochę, co? Ty mi dajesz ten. Ta oferta taka się robi już. A masz! Ten żółty... Fajna jest opcja rozwoju tego żółtego ogólnie. No wiem, widzę u ciebie to jest... Chuj tam! Czy będą skarpetki do martwego? Możemy zrobić? Wow, szok! Tak szczerze trochę mnie zszokowałeś, że to widzisz. Ej, teraz mnie zszokowałeś. Wiem, Michał, trochę, ale... Nie wiem, czy nie jesteś zbyt pasywny jak na te czasy. Na tym to polega, wiesz. Jakby trzeba troszeczkę zwolnić. No dobra, no to ja kończę swoją turę. Koryna, stację nie potrzebujesz stacji. Ja później pomyślę. Dobra. Każda twoja oferta... Tylko wiedz, że kończą mi się pieniądze i będę musiał komuś zaraz tą stację sprzedać. No, tak coś. Poczekam, będziesz mieć zero. Może już nie być tej stacji, tak będę miał zero. Dobra, przejedziemy się 8 pól, zobaczymy co tam będzie ciekawego. O, i pięknie, każdy tutaj sypnie groszem. Tak, to mam też urodziny niedługo, to tak dziękuję bardzo. Coś tam będziesz... chcesz, żeby pieniądz stracił na wartości, czy w końcu ruszysz z tym pieniądzem? Coś, ja się nie umiem bawić. A owca się umie bawić. Ej, fajny masz kapitał, ale co, no runda dwie będzie tracił na wartości, wiesz, nie chcesz czegoś kupić? To jest moja poduszka finansowa. Wiesz, po co się to nie wiem, jakich youtuberów finansowych oglądasz, ale chyba nie tych samych oglądamy. No ja właśnie nie słucham
youtuberów i właśnie dlatego stoję lepiej niż ty aktualnie. To, ale widzisz, na jakiej zasadzie to oceniasz liczby? A ty na jakiej? Ja mam swoje schematy myślenia. No ale widzisz, i ty masz swoje schematy dla myślenia mnie, i oceniasz moje za złe. Dla mnie, ja wręcz uważam, że Koryna prowadzi zdecydowanie, bo ma najmniej pieniędzy. Tak, ale... A uważam, że ty jesteś w najgorszej pozycji, ponieważ zbyt pasywnie się zachowujesz i możesz ponieść te konsekwencje tego zachowania. Kurczę, no trochę czasu pokażę. Rynek może cię prześcignąć, wiesz, a co się stanie później, jak pieniądz traci na wartości? Wiesz, z drugiej strony jestem w centrum twojego zainteresowania i Pawła, w każdej rundzie składacie mi oferty. Ja jestem pasywny, a jednak w dupę mi mało nie wejdziecie, także tutaj jest naprawdę coś na rzeczy. Żebyś wiesz, nie przegapił tylko swoich 5 minut, wiesz, jestem... bo wiesz, że 5 minut trwa często tylko i aż 5 minut. Jestem tutaj prawie, mogę powiedzieć, że najmłodszy. Razem z Koryną jesteśmy najmłodsi przy tym stole, no i też troszeczkę się obawiam, wiesz, jednak to więcej doświadczenia i obawiam się, że ty chcesz mnie oszukać. Wiesz, masz doświadczenie, jesteś lisem, masz swoją firmę, gramy teraz w Monopoly i wiesz, jak ja mam się poczuć? Kurczę. O, zobacz, co tu się stało. No i zobacz, powinieneś się od niego uczyć. No, ja ci lepsze oferty dałem. No. Nie dałeś ulicy, która ma wartość. Oj. Bo... Dawałem kilka ulic. Ale zobacz, i do teraz... Wodociągów i teraz pójdźmy o krok dalej. Paweł chce ode mnie kupić różowe, a różowe potrzebuje owca. Czego Paweł potrzebuje od owcy? Żeby tutaj miało to ręce i nogi. Ja go nie lubię, wiesz. W dupie mam co on ma, wszystkie jego rzeczy mnie nie interesują. I teraz ja bym sprzedał Pawłowi swoją jedyną kartę przetargową. To jest takie tonący brzytwy się chwyta. Ja myślę, 380. Że byłbyś najbogatszy. Ale jestem... wybrałeś bycie ciągle przeciętnym. Dałem ci szansę. Ale nie wydaje mi się, mam więcej pieniędzy od ciebie i tak jest tyle samo w posiadłościach. Nie. To jest pozorne, tak. Tak, Paweł, Koryna odda ci zielone, żebyś domki mógł stawiać. Za te twoje marne grosze z portfela. A kto ma trzecią czerwoną kartę? Damian. Czy jest kupiona? Ja mam czerwoną. Możemy grę rozkręcić, jak się z nim wymienisz. Całe szczęście mam poduszkę finansową, nie muszę się wymieniać. Proponuję ci nie sprzedawać. Mam ciekawą ofertę, Koryna, dla ciebie. A co to jest electric company? Elektrownia. Masz już wodociągi. Dzięki temu, jak będziesz miała dwie elektrownie i wodociągi, będą ci ludzie więcej tam płacić, dużo więcej. Ja mam ciekawą ofertę dla ciebie w kolejnej rundzie. Tak, ty białe masz i to jest białe. I to ci się opłaca, bo będziesz miała komplet wodociągów i komplet niebieskich. Mm-hmm. Będziesz absolutnie liderką tutaj. Damian, mimo że ma pieniądze, to do wszystkiego mu dwóch brakuje. Także jego bogactwo jest pozorne. Ale będziesz musiał tą czerwoną damę i tak wyciągnąć od pączka. Akurat jeśli uda nam się dogadać, to z Pawłem już będzie łatwo. Ja mam rzeczy, których on potrzebuje. Ale jeśli sprzedasz mu czerwoną, to też mam rzeczy, Korynka, których on wiesz, potrzebuje. Korynka, nie rób tego. Kurde. Koryna, pamiętaj, co mówił Sun Tzu. Jeżeli twój wróg... Co? Sun Tzu. To jest jakiś youtuber? Wielki nauczyciel z Chin. Generał, jeden z najlepszych generałów Koryna, Sun Tzu mówił, jeżeli twój wróg atakuje, ty się wycofaj. Jeżeli twój wróg się wycofuje, ty atakuj. O, nie kończę, bo bardzo dobrze zrobiłaś. Pewnie nie. Dobra. Aha, myślałam w ogóle przytrzymać. A teraz więcej osób napisało, że mam brać. No nie. A teraz... Hmm.
płacisz coś. Home sweet home. Have you thought about upgrading? Niebieskie? Kolejna? Twoje. Twoje jednak jest, czyli nie płacisz nic. Twoje jest to niebieskie, Koryna? Nie wiem, o co chodzi. O co chodzi? Jakie niebieskie, to nic niebieskiego nie widzę. Co to jest za pole? No water, no wodociągi. Chodzi o to, że miała stanąć na wodociągu. Ona ma białe, to jest to białe? Tak, no pokazało jej, że stoi na wodociągach. No i... Okay. Ale jest jaj, czyli... Oj, teraz mamy... No. Jestem tu... The face of this game. O kurwa. Let's roll the dice. Ktoś pisze, że obce to biznesmen. Miałem do słuchać i ciebie... Dobrze, patrz Koryna, przejrzam twoje domy znowu, udało mi się. No i fajnie. Dobra, fajnie. 579. Tak. No. Okej. Okay. Z Damianem ciężko jest dojść do porozumienia, także odpuszczam. O nie, znowu ja. Totalnie. Wiesz, co mam w głowie, Koryna. To mi chodzi po głowie od początku gry. Nie wiem dlaczego, nic z tego nie mam. Po prostu mam takie widzimisię. Mam po prostu cholerne widzimisię, żeby mieć Bond Street. Ponieważ James Bond jest to jeden z moich ulubionych bohaterów filmów akcji. Tak, no. Ja też chcę. Mechu, czy ty masz mnie za żółte? Byku. Jeżeli się zastanawiasz, Koryna, a poczekaj. Zielone za żółte? Zielone za żółte. To jest bardzo... Niemądre. Dlaczego? Po co mi żółte? Jak ja zielone mogę u pączka wymienić dobrze. Ale jak u pączka, jak pączkowi sprzedasz zielone, to pączek będzie mógł stawiać domki. Jeżeli pączek będzie mógł stawiać domki, rośnie ci konkurencja i ryzykujesz tym ruchem, ponieważ będziesz mogła łatwo ale się wypukać z kasy. Wydać? Ale pomyśl a o tym... A ty co zrobisz z zieloną kartą? Korynka, ale pomyśl o tym, że da ci... Okej, okay, dostajesz teraz ciastko, ale on ci zabierze trzy ciastka. Tylko dwa serio, rzeczy on ci zabierze później te trzy ciastka, jak staniesz na jego trzech zielonych domkach, gdzie będzie miał hotele. Serio, ja chcę ci teraz pomóc. Daj jej, pod żadnym pozorem nie sprzedawaj mu zielonego. Mi możesz sprzedać, bo wiesz, że nigdy nie sprzedam Pawłowi zielonego. I będziemy żyć w bezpiecznym społeczeństwie. Dogadajmy się. A ja mogę dogadajmy się, odsuńmy konkurencję na bok. Jeszcze nie dostałaś. Żyjmy wspólnie w dobrobycie. Żyjmy na dobrych warunkach. Żyjmy. Daj mi to zielone, ja się zaopiekuję, żeby Paweł tego nie miał. Poproszę ofertę oficjalną. A zobaczmy tutaj, wiem, o, mam coś, co by cię interesowało. No ale to nie, to już by była przesada. To by była przesada, ale jak będzie tak... I jeszcze... Sorry, ale wtedy masz cztery maszyny. Dopiero co chcesz prawie za darmo. Ale jak mi, jak dogadamy się tak... Patrz, jeden przycisk dzieli cię od czterech stacji. X! Za co? Za co? Za zielony? Ale no dlaczego nie? Serio? Ale poczekaj, zanim naciśniesz... Bo nie! Koryna, nie! Dzięki! Ale dobrze, ale... Co? Ale nie, Koryna, nic się... Naprawdę! Nie! 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 Koryna, ale to był świetny... Zaufaj mi! Nie chciałem... Koryna, ale zaufaj mi, nie chciałem tego zrobić. Zobaczysz, Koryna, teraz będziesz żałować, bo oni ci nagadali. Oni tylko gadają, tak? Oni tylko gadają, ale Koryna, dwie, trzy tury podziękujesz mi. Dwie, trzy tury max, podziękujesz mi, Koryna. Jak się czujesz, że grasz na oszustwie? Słuchajcie, no jak to jest korupcja? Dla mnie jest na nie i ja po prostu intuicyjnie dostałam X. Ty to korupcja, Koryna, nie, poczekaj, bo teraz jak, nie chcę, żebyś miała morale. Ja nie chcę, żebyśmy bezdomnego. Damian, poczekaj, nie chcę, żebyśmy żyli na pięciu. Jestem opozycją. Koryna, masz cztery stacje.
Proponuję, żeby odwrócili deal. A co ja mam? Żeby odwrócili deal. Ja nic nie mam, ja mam jeden zielony. Nie, powinieneś się oddać. Bardzo dużo. Nie strac... Powinieneś się oddać. Ja uważam serio. Nie, no ja... Powinieneś się oddać. Ja serio uważam, że nic nie straciłeś. Ale jeśli chcesz być fair, Korynka chciała odrzucić, powinieneś się oddać. Jeśli... No dobra. O kurde. Masakra. Przeklikałeś. Same pomyłki. Nie wiem, jak... Dlaczego ja to zrobiłam? No nie wiem. Masakra. Nie, ej, nie, ja to uważam... To jest taka gra, że wszystko... podpowiedziała intuicja, serio, podjęła za ciebie decyzję i podpowiedziała ci... Masz... A patrz, a jeszcze ci zapłacę 200, bo stanę na tym polu twoim. Z szynami. Dobra, jeszcze tak zobaczymy. Będzie, zobaczysz. Spokojnie. Jeszcze ci się dorzucę do interesu, 200. Dziękuję. O nie, nie dam rady, jestem przejedzony, Kaja. Serio. Jestem mega przejedzony. Jezu. Daję aut. No wiadomo, że chcecie mnie wyautować, żeby owca mógł się rozwinąć i dalej oszukiwać. Oni ci gadają, no to był dobry deal. Dla mnie no to jest mowa. Po prostu jestem u owcy, rozumiem, że jesteście za owcą, ale to stacje, nie jestem, nie tędy droga. Ktoś pisze, żebym wam... Jeśli uważacie, że to jest... Patrz, piszą ludzie, że to... Patrz, że tak, Andrew, gość z Ameryki, Andrew, Korynator to był dobry ruch, sorry. Napisał. Bo rozumie po prostu. Nie patrz jak Europejczyk, bo to cię zgubi w tej grze. Ja wiem, że nie jestem u siebie. Marcin też po amerykańsku powiedział, to by był dobry deal. Sylwester Pelcer. Ale... Szczerze, to i tak dobry ruch. Godzę masz cztery stacje. Dziękuję. Ja mam czyste sumienie, naprawdę uważam, że to był czysty ruch. Godzę a pan, się pan Krzysztof ze Szczecina, 48 lat, też zadzwonił do mnie, powiedział, że to dobry ruch. Potrzebowałaś tej pomyłki? Potrzebowałaś tego, że ktoś cię pchnął? Los cię pchnął. Ku dobrej decyzji, serio. Dziękuję widzowie, no... Dziękuję za wsparcie, no muszę tutaj... Kurczę, no jesteśmy w Polsce, trzeba walczyć właśnie tutaj z takimi zachowaniami. Damian, coś robisz dalej? Bo ja nie mam ochoty z tobą handlować, więc... Ale to jest moja kolejka i no, ty dlatego nie się pytam. Ja... Nawet nie chcę z tobą handlować, bo po tym, super. Co, po tym, co, super. Po tym, co zrobiłeś, to nie mogę na ciebie patrzeć. Grajmy w takim razie. Tylko proszę nie oczerniaj mojej osoby w mediach publicznych. Jeżeli nie wiesz, o czym mówisz. Przepraszam, Michał, ale naprawdę takie zachowania no, zasługują na takie słowa. Są odpowiednio adekwatne. Ja widzę cztery tory. Ja nie widzę twoich argumentów, bo ja widzę cztery stacje w zamian za zielone pole, które mi nic nie daje teraz. Nic. A tylko zabezpieczam naszą gospodarkę. Okej, jeżeli... Gdyby ten szaleniec miał trzy zielone pola i by zaczął budować hotele, to jest szaleniec, rozumiesz? Rozumiem, ale wiesz co? Nie, inaczej rozegramy. Jeżeli zielone trafi w ręce pana Pawła, jesteś, słuchaj, wypierdalasz do Szwecji. Serio. Damian, jestem słownym człowiekiem. Trzymam cię za słowo. Trzymam cię za słowo. Właśnie tutaj trzymasz całe Polskę w swoich rękach. Jesteś prezydentem i właśnie złożyłeś deklarację, że jeśli zielone trafi do pana Pawła, ja robię to kraj. Robię to dla każdego z nas. Teraz ty, tak? Ja. Zrobiłem tobie i Korynie przysługę, i mi przysługę. Jacek, przepraszam, ale no muszę walczyć tutaj z owcą. On jest tutaj dominatorem, jest ciężko. Ja jestem u niego, za nim jest publika. Koryna, radę, jeżeli chcesz się doradzić, to możesz śmiało się pytać. No bo ja nie chcę tej karty tracić na razie. Tylko nie klikaj X, pamiętaj. Jezu, ale żałuję tej zielonej. Pawełku, naprawdę chciałam cię oddać. Za jakiś tam czas. Koryna, zaraz będę owce przepraszał. Koryna, zaufaj mi, że dobrze zrobiłaś. Jak to się nazywa nepotyzm? Ty chcesz czerwoną, ale masz tylko jedną czerwoną. No. Wszyscy pod marketingu zechciewa mi się oglądać. Powiedz ale Mateusz, dlaczego? Ja bym miała to już trzy pełne. Posłuchaj Koryna, Piputkin napisał. Nie, Koryna, dwa są Koryna, masz cztery pola, na których dostajesz po 200. Nikt tyle jeszcze nie zarabia na swoich nieruchomościach. Ktoś tak napisał. Nikt jeszcze nie walczy na tym polu. To ale może, właśnie o to chodzi w Monopolii, że ja stanę prawdopodobnie na tym polu, on stanie i ci zapłacimy. Rozumiem, że lubicie go słuchać, no bo fajnie gada, ale jak nie będzie walki, to wszyscy nie będzie gry. Wszyscy piszą, bierz. No to wezmę. Tak? No, to jest dobra oferta. Czyli tym razem klikam X. Bardzo rozsądne.
twoją stronę. No ja wiem dlaczego chcieli, żebyś sprzedała. Dziękuję bardzo, kochanie. O, i teraz mogę zbudować jakiś domek? A nie, bo teraz ja jest. Teraz ty, no. Możesz domek zbudować. Nawet jeden, bo na dwie zabraknie ci na dwa domki $5. Ty płaczesz, mordo. Nie uważam, że płaczę. To jest walka. Nie uroniłem nawet łzy. O. Co to jest za pole? Okay, to jest zielone. Nie, jakie teraz, to jest? Jak chcę zrobić? Co chcesz zrobić? A, to jest stacja. To weź na board map. Kwadrat. Zabawne jest, Koryna to, że jak zaznaczca atakuje, to na jest dobry, a jak ja, to ryczę. Nie podoba mi się takie rozgrywanie. Tylko na niebieskich. Jeden domek na niebieski możesz dodać. Ej, a co to jest to L1? Kurczę, jakby no, nacisnęła. Wydaje mi się, że to jest globalna kolej rzeczy ogólnie. Nie, no tak to moim zdaniem, mówiąc bardzo szczerze. A, wtedy się akurat nie mam okazję, jak zastawisz. Nie no, Gundogan jest najlepszy, jest najbardziej. Czyli, możesz czyli nie musisz nawet inwestować w domki, żeby mieć 200 z każdej. No serio. No ja się dobrze bawię, no. Ja bardzo lubię dyskutować z L1. To jest ten. Wiecie. No dobra, to tyle. Nie, spokojnie. A ja chcę z powrotem? Dobrze. Nie no, ja wiem, że żarty, ale jakby tutaj muszę wyjaśnić, że jest jednak... To jest walka, wiecie. Gra grą, ale trzeba się bawić. O, moja posesja, szkoda, kurde. A to jeszcze jest jedno do kupienia. Tak, tak, no jedno niebieskie. Muszę coś jeszcze trafić, bo nie będzie. Kurczę, mam ogólnie trochę problem w tej grze, bo oni mają po dwa. Ja mam oczywiście kluczowe pozycje, ale jednak nic więcej nie kupię, także no tutaj pewne deale będą musiały dojść, nawet jeśli ja mam przez to przegrać. A, nie mam pomarańczowego. Albo zabawa, albo walka. Nie no, trzeba to łączyć. Nie mam pomarańczowego, to nawet nie będę próbował, bo się nie zgodzisz. Dobra. Słabe miałem losowanie, żeby kupić jakieś fajne pola. No będę musiał w końcu coś sprzedać, no jeśli gra ma się toczyć, a już gramy w sumie długo jedną rundę. Muza zgry ci się lepiej. Przyciszę. Dobra, 3. Świetnie. O kurczę! Sprawa otwarta z żółtym jeszcze, no. Kto ma żółte? Ty masz. Ja mam żółte. Jeszcze jedno jest do kupienia. Ja nie wiedziałem, że tyle pól jest do kupienia. Troszeczkę muszę sobie podejrzeć. O, i samo wbił podobno. Nie widziałem gdzie, ale i samo pozdro. Pozdro, pozdro. Pozdro, pozdro. O, jest! Z fartem chłopaki, z fartem i samo. Wciśniemy. Z fartem chłopaku. Co tam, Damian? Wiesz co, patrzę sobie, co tutaj się dzieje, bo widzę, że żółte ma owca WK, żółte ma typ od marketingu i żółte jest do sprzedaży, także... Jest. Myślę, że ta gra się tak naprawdę dopiero zaczyna, dlatego skończę turę. Spoko. Kurczę, gdybym przyfarcił z tym żółtym, naprawdę moglibyśmy fajne rzeczy zrobić. I co? Zaproponuję co. Daję owce różowe za brązowe i żółte. No ale nie no, to mi nic nie da aktualnie. To nie jest rozsądne. Brązowe są, wiecie, nawet jakbym miał domki, musiałbym mieć hotele i wtedy tam brązowe są w miarę istotne. Za jeden pomarańczowy, to też mi nic nie daje. O, widzę, idzie oferta do taczki. No. Dwie zielone? Naprawdę tutaj teraz, pierwszy raz, to nie jest takie zero-jedynkowe.
Tylko tutaj czerwone, ty będziesz miał wtedy komplet. Ja musiałbym się boksować z owcą, aczkolwiek myślę, że z Michałem bym się dogadał, bo mamy o czym rozmawiać. Nie wiem, jak Michał oczywiście jak wstępnie to postrzegasz, takie wiem. Myślę, że, czeka tylko, aż będzie mógł z tobą dealować i na pewno przyjmie każdą twoją ofertę po tych wszystkich negocjacjach. Ja ci powiem tylko jedną rzecz. Patrz, co robi wróg. Nie, Michał, ja znam twoje rady od chińskich youtuberów, ale no ja tutaj rozmawiam z tobą o nas. Powiedz, wiesz, Damian, nie, widzisz ten ekran. Ten deal totalnie w ogóle mnie tak jakby nie dotyka. Ale dotyka czy to się. Jest u Pawła? Ja mam jedną zieloną, mam totalną kontrolę. Ja kontroluję jego i kontroluję ciebie, więc mnie to w ogóle nie dotyczy. Ja mam ostatnią zieloną. Wiesz, że zieloną. Tak naprawdę to ja kontroluję ja was. Zielone. A wiesz, że tak naprawdę ja kontroluję was? Mi totalnie nie zależy na tym. Bo ja mam jedną zieloną. Ale ja kontroluję ciebie. Będziesz miał trzy zielone, ale ja kontroluję was, tą jedną. Bo ja mam wszystkie karty, które są wam potrzebne, a ty masz zieloną, która jest potrzebna Pączkowi, a powiedziałeś, że jeśli ją sprzedasz, to jedziesz do Szwecji. Masz, człowieku, nie masz... Ja mam wszystkie karty i twój honor. Kupiłem zieloną tylko po to, żebym sobie ją miał, żeby sobie była. Nie chcę z tego żadnych profitów. Ja chcę, żeby był spokojny porządek świata. Żeby żaden szaleniec nie doszedł do zbyt przesadnej władzy. A ten zielony domek myślę, że mógłby tutaj namieszać w naszym społeczeństwie, w naszej gospodarce, także to możecie jeszcze pójść na kawę, możesz mu kawę dorzucić, jeden albo drugi, nie wiem jak to chcecie rozstrzygnąć, naprawdę, możesz go podwieźć w tej taczce jak chcesz, jeszcze odstawić go do domu. Korynka was kontroluje tylko i wyłącznie. Że ja tutaj gram taką, wiecie, kurczę, no nieogarniętą. To jest... no. Wiecie, to nie jest kwestia dobrze, pokazania jaj. Paweł to nie jest byle jaki gracz. Tutaj wszystkie takie oferty trzeba naprawdę przemyśleć. Ja na pewno straciłem u bookmacherów, bo przejebałem z owcą wczoraj. Tak, ale... Jestem underdogiem w tym starciu. Kurczę, no bo jak sobie tak przejrzymy, no to owca nie ma co wziąć od Poncza, żeby grać. Oni się nie dogadają, no musiałby zapłacić pieniądze za to zielone, Paweł, ale pieniędzy nie ma, także myślę, że to będzie odpowiednim pokazaniem jaj. Dobra, wreszcie mogę rzucić kostką, czy nie? Ja się tutaj z wami wynudzę. ¥3600 ogląda nasze... No, chcą wiedzieć, jak się potoczą losy świata po prostu. Zdaję nawet ogarnię, że owca mu odda mu zieloną za różową. Ogarniam, Matthew. Okej. Okay. O! No, Paweł. Rozmowa jest bardzo ciekawa. Bardzo... No jest. Ale te wcześniej dawałeś mi troszeczkę więcej jednak. Paweł, jesteś ale tu masz już trójkę. Słyszysz? Co? Jesteś jak Pączek w Oszołom. O nie. Tu będziesz miał już od razu domki, wtedy nie miałeś. Mimo, że droższe ulice. Nie, ja były. Wiem, Paweł, co tutaj zaoferowałeś. Jak najbardziej, ale... Ale niech się dzieje. O, trzy bardzo drogie ulice to są. To jest ciężko. Niech się dzieje, no pamiętaj ile masz. To nie są tylko ulice. Możesz stawiać domki. Stać się w ogóle na to, Paweł? Nie. Nie stać się na to. Domki na czerwonych są dość tanie. A nie stać go nawet na to, wiesz? Nie, Paweł, z całym szacunkiem, ja 3 muszę... 3 za 3. Po mojej stronie jest większa wartość nieruchomości. Ja uważam to za dobrą ofertę. Ja jak najbardziej to rozumiem, ale jednak ja muszę mieć o czym rozmawiać z owcą. A czy ktoś z was w ogóle już przyjął jakąkolwiek ofertę wymiany? Tak, no ty, my na przykład... Tylko ja, dwie przyjęłam. Nie, no ty...
Ja przyjąłem twoje dwie owce, a... mnie jeszcze. To znaczy, wiesz, oni nie przyjęli, bo ja serio bym chciał, nie? Oni nie przyjmują. Więc dobrze, Koryna, my... Ale zobacz po mojej stronie w ogóle, jaka to jest dysproporcja. 680 na 280. Przed chwilą mi dawałeś tyle właśnie. Przed chwilą chciałeś mi dać 600, a teraz już jest dla ciebie za dużo. Ty pomyśl, pomyśl o możliwościach. To jest niemożliwe. Pomyśl o możliwościach. Kurde. Nie no, nie dam rady. No i trudno, no. Ponudzimy się dalej. Entur, panowie. Czy odwozisz go? Nie go runda, nie bez, mogę. Bez ten, no dobra. Ja chciałabym rzucić kostką. A, to jego runda, dobra. O kurde, ciągle mi się ten piesek włącza. Nie, ja chcę samochód. O, co tu pójdzie? Ty masz zieloną, tak? No mam jedną, jak R1 przejdziesz, to widzisz moje. Zawsze streamuję cię na trzeźwo, jest pytanie. Zawsze. Dziś jesteśmy po takim treningu. No, ty go masz szybciej podnieść. Weź go do bagażnika. Nie mogę, Paweł, tego zrobić, wiesz? Dobra, dokończę tą rundę, nara. Idę sobie. Ale szanuję, wiesz co? Idę spać, idę spać. Teraz, no... No... Może nie po trupach do celu. No ogólnie my tak walczymy we trzech, a Koryna nas po prostu wypunktuje tymi domkami. No. Dlatego to nie był wcale zły deal. Jeszcze ma stację. Ja wam mówiłem, że to nie był wcale zły deal. Cztery. Niebieski, tak? O, trzy i mój. No. Pasywnie. Kiedy się kończy gra ogólnie? Nie wiem. Wszystko zbankrutuje? Oprócz jednej osoby? A nie, jak to jest? I tu się chyba poddajesz. Mhm. R3 jest poddany. Można się poddać, no. I tak do niczego nie dojdzie. Daję twoje prowadzenie działalności gospodarczej, nie jest nawet europejskie, przypomina mi to nawet Afrykę. Jacek, pogadamy za godzinę, jak skończymy grę. Myślę, że dojdziemy, wiesz? Myślę, że w końcu dojdziemy. O, chcesz rozmawiać z taczką? Po 200 gdzieś? Więc tak, niebieski i ten... Poczekaj, muszę się skupić, co ja chcę ci oddać. A ja chcę to... I to... No i oczywiście jest duża dysproporcja. Czy wekuloda ci może jeszcze zrobić? Nie, no nie zostawię tego aż tak, no... Nie chce mi się tracić czasu, nie? Dorównam. Chyba za tydzień przy tej pasywności. Ale podpuszczacie. Nie, tu każda kolejka jest na korzyść Korynki. Im mniej my zrobimy, tym większe prawdopodobieństwo, że Korynka nas skosi. No tak, no żeby to miało ręce i nogi, no po prostu jak chcesz, to chcesz, ja zyskuję i ty zyskujesz dwie pary, ja zyskuję po prostu dwie pary i tyle, no. Tworzymy gospodarkę, w której jesteśmy sojusznikami, oszustów trzymamy na dystans, albo ile po prostu... to jest para? No chodzi mi, że jak kupujesz ode mnie niebieskie i masz... I masz jeden już do stawiania hoteli i kupujesz brązowe i możesz już stawiać domki. No, no dobra, to jeszcze zobaczę. Czekaj, a nie uważacie, że to za wolno się wszystko dzieje? Korynko, czy to jest z twojej strony taktyczne podpuszczanie nas, żebyśmy po prostu klikali, a ty będziesz zgarniać hajs? No bo ja się nudzę. Korynka się nudzi, klikać szybko tam, szybko przechodzić do kolejki. No o czym ty chcesz z kapeluszem gadać? Z kapeluszem? Jak ty nie chciałeś ze mną rozmawiać, to może on potrafi tobie przemówić.
Bo wie, że on wie, że ja tego nie zrobię. A jeszcze masz żółte, Deja. A widzowie też się nudzą, piszemy to. Masz dyskutuj. Dyskutuj z Pawłem. Sorry, Deja. No po co on ma ci to dać? No bo nie będziesz miał par. Jesteś musiał... zablokowany. Ale on potem mnie się będzie musiał prosić, a ze mną ma dużo lepszy deal. Ty, to mi nic... Człowieku, najgorsza oferta tego wieczoru. Ojej. Nie wiem, czy mu mówisz to, ale ja nie muszę mu tłumaczyć, bo on sam dobrze wie. O kurde. Ale to jest, wiesz, ty masz trójkę od razu. Ale to nie, to jest dla ciebie nieistotne. Ale wiesz, co ci jeszcze powiem? Jeszcze moje ulice są więcej warte od tak. tego gówna, które mi zaproponowałeś. Nie dość, że ty masz trójkę, to jeszcze ja ci daję więcej warte ulice. Pozwólcie mi rzucić i porozmawiamy, Paweł. Poczekaj, skończyłeś teraz? Teraz zobacz na Deję. Patrz, brązowy. Deja ma brązowy, niebieski, Deja ma niebieski, no żółty, Deja ma... Ja nie chcę z tym człowiekiem rozmawiać, chcę się pozbyć tego, pozbyć po kosztach chcę się tego, po prostu zaproponuj coś i mimo już to z głowy. To ja ci odrzuć coś. Paweł, odrzuć, cokolwiek zaproponuj. Paweł, mamy o czym rozmawiać. Ale dwie zielone chcę oczywiście. Mamy o czym rozmawiać w następnej turze. Ty mi dajesz potencjalnie coś, to ja tobie też potencjalnie coś dam. Fajna oferta, tylko że jak widzisz będę w kółko chodził, bo teraz będę musiał się użerać z nim. No będziesz musiał zapukać do niego, na pewno musisz do biura więc... Damiana Dei pojechać. Co to, konik? Później. Więc nie, no to myślę, że na pewno nie, to na pewno nie, Paweł. Ale... jestem ciekawy, jak to wygląda teraz. Nie, ja czekam kiedy owca da dupy i da zielone Pawłowi. Myślę, że to będzie koniec live'a. No ja ci dwie, naprawdę, żebym ja ci dwie zielone oddał, które są najdroższymi prawie ulicami, przed niebieskimi, to ty musiałbyś lodami zrobić i dać a pięć skąd ulic, wie, a nie skąd wiesz, że ci nie chcę zrobić loda? Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Możecie kupić. Jak coś, tam jeszcze dużo nieruchomości zostało. Nie, tutaj Korynka nie chodzi o posiadłości, to już naprawdę honor. Tam na tym ekranie jest jeszcze honor naszej trójki. Już. I co to? A, dwie nieruchomości tylko zostały, tak? Do kupienia? No i co ci po tych pieniądzach, Paweł? Myślisz, że za pieniądze ode mnie coś kupisz? Nie wiem, co mi po tych pieniądzach. Dogadamy się w następnej rundzie. Myślę, że... Wiesz co, te zielone są za mocne, żebym tak ryzykował. Bo tam jeden, dwa domki i jest przejebany. Za dwa domki na zielonych już 400 się płaci. Ale ja wiem, że tobie na tym... Ale ja wiem, ja cię znam, Paweł, znam cię od prawie, no można powiedzieć 10 lat. Ja wiem, że tobie tak naprawdę, wiesz, jakieś konsekwencje, cię to nie obchodzi. Ty chcesz po prostu iść do przodu. I to, czy się będzie zastanawiał, czy ja będę miał 3 zielone, czy 2 zielone, ty masz jeśli to w dupie. Ty po prostu przodu. Chcesz pójść do przodu. Kurwa. Tak, ty po prostu chcesz pójść do przodu i chcesz po prostu coś robić. Chcesz po prostu coś robić, nie chcesz stać w miejscu i moim zdaniem obopólna korzyść wyszła. I zobacz. Dobrze, dobra. Ja idę sobie zrobić herbatkę. Bo ja mam 209. Tak, dobra, jeszcze bezpiecznie zagram. O, dobra, Paweł, tak. Wiesz, że musimy zacząć grać w tej rundzie po twojej decyzji. Wiem. Paweł, że co? Się rozumiemy. Kupiłeś domki? Czy nie jeszcze? Jeszcze nie. Ja pierdolę. Co no to? Idziesz do więzienia? Ups.
Dobra, ale to nic nie zmienia. Muszę z kapitanem ponegocjować. Hmm. Kurczę, no. Moglibyśmy się dogadać. Ja bym chciał od ciebie brązowe. Wziąłbym brązowe i czerwone za pomarańczowe. Brązowe i co? I czerwone za pomarańczowe. Dwa czerwone i coś ci mogę dorzucić. Dwa czerwone i brązowe od ciebie. Tobie chcę dać pomarańczowe. Od tego, no, tak zacznijmy. Tutaj dogadajmy. Słabo. Słabo, bo czerwone są lepsze. Ale nie. Czerwone są... A, droższe. Dobra, pomyliło mi się. Okej, okay, masz rację. Ktoś już was coś kupił? Masz rację. To moja pomyłka tutaj. O. Od Pawła, Paweł. Okay. Teraz... No widzisz, tutaj z Damianem. Dobra. Jak jest? Wziąłbym brązowy. Ciekawie jest ogólnie. Tutaj idę wodę nalać. Robimy tak. Ja sobie to zostawiam. Tak bym zaczął wstępnie. Jak postrzegasz taką... Mega chujnia, bo moja... czekaj, tak, moje są warte 440, twoja 220. To jest niemożliwy deal. To jest jak owca mi dał ostatnio. No, nie wydaje mi się, wiesz, możesz stawiać domki, albo możemy stać w miejscu. No nie wiem, masz może jakąś... Lipa w chuj. Dobra, no ale ja... Ale to kliknij deal, to ja zrobię swój deal. Dobra, no ja ci to... No ja ci to oferuję. I... No, kliknij. I niech się dzieje. Czyli tak, od razu wypierdalam jedną parę zrównania. Co ty masz? To bym poprosił. I to. No, według mnie to jest uczciwe, bo jest taka sama wartość deala. Ja rozumiem, że jest równa wartość deala, jednak w perspektywie czasu ty możesz zarobić więcej, kiedy ktoś staje na czerwony. No. Dlatego no nie mogę się na to. No to jest szczęście już. To wiesz, wartość jest ta sama, a kto ma większe szczęście, ten wygra. To jest... To wywal w ogóle brązowe, bo ja na pewno nie oddam dwóch par. Możesz wywalić brązowe zrównania, bo to się zastanowię. 2-6, miło, pozdrawiamy. Brązowe zrównania. Kurczę, no. Ta, jebać te brązowe, bo to zmienia na ten, na kilka par idzie już. Może dwie za jeden. Dwie pary za jedną parę, to nie mogę tak zrobić. Przeczytam donate sportowa Husaria. Wasza gra wygląda jak porównywanie długości przyrodzenia, gdzie wygra ten z najdłuższym. W obecnej sytuacji wygląda na to, że najdłuższego ma Koryna i wygra. Pozdro sportowa Polska, jeśli się dłuży. No nie, zobaczymy, nie zobaczymy. Tak, że... A wiecie, co was gubi w tej grze? Chytrość. Bo żeby negocjować, to musi być po obu stronach korzystne. No ja uważam, że ja sprawiedliwie daję. Ale ja daję porównywalne kwoty. Ale nie, ale tu ja nie daję patrz, te same kwoty. A dostaję zwrotną propozycję 440 do 220. Ale nie tylko kwoty są kurwa istotne. Ty dajesz większą kwotę, bo są dwie posiadłości, ale wiesz, ty patrz na całość. Kiedy ty masz trzy posiadłości, masz koszty postoju na twoich pozycjach są droższe. To trzeba brać pod uwagę więcej rzeczy. To nie jest tak... Proszę, no wierzę po prostu w to, że... No wiadomo, że nie będzie że dogadam się, że dogadam się jeszcze z inną osobą, a czykolwiek ten deal mnie nie do końca satysfakcjonuje. Ale żeby coś się działo, to tak zrobiłem. Okej,
Raz. Spłukać się tak. Dwa. A faktycznie tylko dwie nieruchomości są niekupione. No. Myślałam, że więcej. Excellent. Masz więcej. Ja to da muszę kupić, ale dobra, nie ma. Nie ma co tutaj. Dobra. I tak jestem w więzieniu, chuja z tego mam, ale. Wpierdolę się. No tam, dwie stówy. Widziałaś Koryna? Opłacało się? Patrz! Patrz i ciesz się! Patrz i ciesz się! Zobacz! Na buty! Na nowe buty! No. Nie, na nowy domek! Chyba wszyscy mieliśmy świadomość, że no kiedyś to musiało się stać. Kiedyś musieliśmy Korynce zapłacić. Moje stacje! Widziałaś moje stacje! Patrz, to ci dałam moja stacja sprzedana tobie. No. Wreszcie się coś dzieje. No. No. Okej. Okay. Czy można włączyć bombę z Limitlessem przed treningiem? Oj, lepiej nie. Za dużo kofeiny. Patrz. Szczęście? Tak. O, wychodzi z więzienia. Za darmo jak coś. To mam kartę taką, tak? Tak, tak, no. Tak. Jak będziesz w więzieniu, to możesz za darmo wyjść. Okej. Okay. O, mogłam kupić domek, w sumie nie... Dobrze. Patrz, może być gorąco. Chodźmy. Nie, ale myślę, że wiesz, należy ci się trochę szczęścia. Życzę ci jak najlepiej po tym wszystkim. A ty nie kupujesz domków, które... No żałuję, że nie kupiłam, kurde, no sorry, Michał. Ale przygotowałem, ale wiesz, się ile, 200? Mogę nie przyjąć tych pieniędzy? 70. 70? Ale mało. Ale mało, co? Naprawdę było zacięcie. Chciałbym odpuścić, ale no trzeba... Lajcik. Tydzień bez sprzątania, Korynka pozamiatała. Nie, Michał. Tak się patrzę. Grajmy. Myślę, że zagrajmy dwie kolejeczki. Korynka, ładnie dziś wyglądasz od Lizusa. Deja out i pozdro sportowa Polska. No, Lizus. Przylizusowałeś trochę. Ty pod marketingu płacisz? Zależy komu. No, jednemu przylizusował, drugiemu nie. Żeby równowaga była. Czyżu, owca, ostatnio na treningu zaczął mnie boleć przód barku. Co mogę z tym zrobić? O kurde, patrz, owca, aż co robię teraz? Ból, czy ćwiczenie nie obciążające barku? Patrz, Koryna, patrz! Dostałam ci. Mój gest, to jest mój gest dla ciebie. Te 200. To już mam na 3 domki, tak żeby mieć z zapasem. Przód barku lepiej troszkę odpuścić i zwrócić uwagę na technikę ćwiczeń. A, jeszcze tutaj kolejeczka. Ale na bólu barków nie rób dalej, bo możesz sobie coś zniszczyć bardziej. Kurczę, muszę uważać bardzo na pieniądze. Dobra. Chciałbym zostawić. Chciałbym zostawić żółte. Jak się zostawia? L1. R1? L1. L1. A na jakiej zasadzie jest zostawianie? Dostaje się kasę, ale... Co? No, że nie płaci ci nikt wtedy, jak stanie. Okay. Zastawiasz, wiesz, jest jakby nieruchomość. Ale nie można tego jest kupić? Jest twoja, ale jak ktoś stanie na nią, to ci nie płaci. A można zastawioną nieruchomość od kogoś wyciągnąć? A nie wiem, jak tutaj, jak się grało normalnie. Tak, tak, zastawioną jak kupisz, to kupujesz, ale musisz ją spłacić potem. Dobra, mam 321, także tu sobie na spokojnie to rozegrajmy. Rzućmy, skończmy turę. Dobra, jak wygląda matka? Ja jestem tu. Domki są tu. Kto kupił tyle domków? Da. Mamy. Dobra, na razie pięć, se rzucę. To ja też muszę więcej kupić. Najpierw se rzucę.
Dużo, dużo, fajnie. Bardzo ważne. Fajnie by było, jakby mi się udało zdobyć tą. Jako jedyna osoba tutaj jeszcze mogę... może mi się poszczęścić i mogę trafić trójkę. Nie, spokojnie. Możesz. I byś miał dwie pary. No. A nie, Koryna ma już, ale to ze stacją. Zostawiasz, Paweł? Nie, kupuję domy. A, kupujesz domy. No właśnie, ja też muszę kupić domy. Teraz to zrobię. Nie, no nie sprzedam różowy. O, nareszcie. Dziewięć. A nas wymęczyły te negocjacje. Taka cisza. No. Zastawiłem właśnie. Okay. Czyli nie płacisz mi nic. No, chciałabym kupić domki, to muszę wejść najpierw w matkę. No, w kwadrat. No czekamy, zobaczymy co tam los przyniesie teraz. Daja będzie kiedyś, to jest też ten live, tak. Ale to ty sprzedawałeś coś jeszcze? Tam coś pożyczyć do szopa. Jutro kupię tą grę. Zastawiałem. A i za zostawianie ci dochodzi kasa. Połowa wartości za ulicy, jak zostawisz, ale wtedy nikt ci nie płaci tam. No tak, tak, tak. No. Ogólnie jak trafimy, jak ktoś wjedzie na Koryny pole, to do widzenia. No dobra. Bo tu się płaci już za 3 domki 1400. A na białach muszę coś dać? Wariat, to ja, jesteśmy zainteresowani Funny Moments. Jak coś możesz to wysłać na armię wstawić. Co? Armię Buka jako film. To gdzie one są? No gdzie? Na mapie. No w co, co taki no wypowiedź? No tutaj widzisz, żarówka jest. Czekam na swoją rundę. Po lewej żarówka. A trochę to kosztowało wszystko też energii. Te fioletowe? Żarówka 220 na 10 dzisiaj poszło w siadzie. I tak jest git full. I jeszcze jedna na mapie. Jeszcze, wiesz, to... Dobra, to już chyba... Te tak. Nasze kłótnie. O tam, na górze po prawej. Wodociągi są. Moja? Na moją kolej? Tak. Przynajmniej nie zapłacę BEI. O! Ale fart. Cheers! Ajajaj, dwa domeczki miałem tam. Kurczę, teraz musi się trochę szczęścia do mnie uśmiechnąć. Bo jestem na kolei. Myślę, że to dobry moment. Damian, 1, 2, 3, 4, 6 musisz wyrobić. 8 lub 9. 6, 8 lub 9. Aczkolwiek 6 albo 8 najlepiej. Bardzo kuszące. No spróbuj, no może ci się uda. Chłopaki, w jakiej wodzie preferujecie się kąpać, brać prysznic? W czystej. Wszystko pozostawiane jest. Wszystko. Wszystko zostawione masz. No ty masz mało ulicy, ty masz tylko dwie różowe ulice. A to było głupie. Dobra. Przepraszam. And turn. Ja lubię w takiej bardzo gorącej. Dawaj ty. Wy możecie się ogólnie poddać? Tak. No, możemy. Dobrze. A mogę zostawiać w momencie, kiedy stanę u kogoś i muszę płacić?
Czy muszę mieć gotówkę gotową? Musisz mieć gotową, czy musisz przed rundą zostawić? Można zastawiać wtedy. Można w trakcie? Jak staniesz i nie jesteś wypłacalny, to jest przycisk. Żeby zastawiać. A nie jest przycisk trade? No jest, ale zastawianie też. A, bo właśnie ten, bo jakbym teraz u ciebie stanął, to nie muszę zostawiać przed. Nie. Jak się już nie jest spłukanym, to jest przegrany, tak? Aha. 6-8, proszę. 6-8. Damian, no Damian, możesz to zrobić. 6 lub 8. 4. Ach. 2. 4 lub 5. Dawaj, kup domek. 2, 4, 5. No nie, bo wiesz, to jest nieodpowiedzialne. Ej, czekajcie, jak staniesz na nieruchomości do kupienia, a nie masz hajsu, to wtedy jest licytacja, ale jak staniesz na czyjejś, która już jest kupiona... Dobra, ja właśnie najwyżej przegram, bo nie znam zaraz. Ale nie, to ja dobrze powiedziałem. 7. Jest. Ajajaj. Co to jest? No i nic nie mam, no. Chodzicie i nie płacicie. A zobaczcie, że zaraz są koleje. O, tylko tu, gdzie zastawiłem, chcecie płacić. Co tam dalej? Dobra, ja zobaczę sobie mapę, gdzie kto stoi. No, tu jest kapelusz do zielonej oazy. Tu jest kapelusz, nie, ta zielona oaza. Zobaczę sobie, jak to tam wygląda. Próbowaliście kiedyś morsować. To mieliśmy chyba próbę górę z domku, nie? Można to tak nazwać. Ale no? To nie było takie morsowanie. Rzucaliśmy się w śnieg tylko. Ładnie, Paweł, ogólnie. Ładny rzut. Szkoda, że do Koryny. Patrz, znowu na stację. Koryna, no. A także nie chciałaś tych stacji. Jak to nie chciałaś? No nie chciałaś, mówiłaś, że ja cię oszukuję, a zobacz. Pączka prowadzisz do bankructwa. No. Znaczy nie można zostawiać. Nie, bo bierzesz, można. Dobra. Ale ja nie mam chyba nic do zastawienia. Nie ma nic już, bo sam zastawiłeś wszystko. Masz niebieskie, brązowe, dom. Niebieskie tylko. Ale możesz też coś oddać. Czerwone? Nie możesz czerwone zostawić? Może, ale domki musi najpierw sprzedać. Aha, okej. Okay. Patrz, to mogę. Szkoda, że ci nie starczy. O. I trzeba domek sprzedać. No nie starczy. No. W ogóle Koryna ma tak obstawioną tam końcówkę, że prawdopodobnie tylko szczęście może mnie uratować. W sumie wolę do więzienia. No dobra, no. O, ale super. I Koryna. Bardzo mi się podoba rzucanie. No Koryna ogólnie liderem jest teraz. A to jest i tak większość gry. 9. No tak. No te kostki, jak się gra fizycznie, to jeszcze można coś tam oszukać. Okej, jestem u siebie. No ja tak w zasadzie to chyba nic nie mam do was, więc... Będę czekać dalej, aż się spłuczecie. Nie dodałem się. Spłuczecie? Dwa. No, chyba tak. Spłuczecie, będziecie spłukani. A, muszę i tak najpierw roll. Ja muszę najpierw ten. Rzucić. O, daleko, dobrze. Kartę jakąś wyciągnę też. Nie, do siebie zabitałem. Na osiedle. Sprawdzę jeszcze tu. Studiuje ktoś z was coś na ten moment oprócz kart? Jajko, rynka. Studiujemy. Agata i Natalka też jakby co? A, i tak. A ten jeden się zostawia, czy trzy? A jedynką. Team Marketing. No dobrze, no Korynka akurat ma szansę. Ona też marketing poniekąd. Zależy jak szeroko na to spojrzymy. No, marketing jest bardzo obszerny.
Ty coś przed chwilą odsprzedawałeś. O, co? O. Ty, ale o co tu chodzi, że ja... To jest różowe. Nie? No. To jest różowe. To jest moje. I co? I co, to, co ta jedynka zrobi, bo nie rozumiem? Zastawisz. Da ci 70. Da ci 70 i jak ja u ciebie stanę, to jakby no to tak pole nie istniało. Nie istnieje pole. Tak. Mhm. Dobra, to ja kończę turę. Dobra, teraz... Bardzo stabilnie do Michała Wczorzaka wpadniemy chyba. Do, ale nie na domek, więc... Ale, ale trochę, tak, trochę musisz wyrzeźbić. No. Ja się cieszę teraz z każdej kasy. Czy ty jeszcze nie trafił na te niekupione chyba? A, przepraszam. Czy nie, czy ktoś kupił? No i teraz mogę tylko liczyć, że Paweł sobie grosze. Oby nie. No i kurwa, nie. Uff. Masakra. O, tym razem szybciej wam poszło. Jest. Co drugą rundę, nie, co trzecią rundę mam. Wiesz, tak dawno startu nie przeszedłem. Zapomniałem jak się pieniądze dają. Dostaję. 11, Koryna, kurczę. Jezu, już prawie było. No zobacz, to chyba więzienia? Nie, ale twoje, elektrownie. O, ale bezpiecznie. A tu dużo się płaci, 10 razy kostka, nie? Okej, okay, i to chyba tyle, tak? No. Domków chyba nie będę na razie kupować, czy kupować? Nie musisz. I tak kasujesz wszystkich na trzech. Dobra. Patrz, Koryna, widzisz? Dwie stówy kolejnej, musisz sprzedawać. Wiecie, że jak ja nie ominę teraz Koryny, to skończyłem grę. No. Nagła śmierć. Może mogę kupić faktycznie ten domek? Nie wiem, jaka tam jest różnica. Mogłaś, no po co kisić ten hajs? Na ewentualne zapłacenie wam. Nieruchomości to stabilna lokata. Dobra. Tu jesteś, to ten zostawię. No i teraz ci oddam. O kurde, ale kasę masz, Koryna. I kończę. Dobra, być albo nie być. Już kończysz? Aha, że kończysz. W sensie kończę rundę. Dobra. Bo nic innego nie mogę zrobić. Przeżył. Teraz jakby... A, to tutaj. To jest moje. Świetnie, jestem na plusie. Kapelusz, dawaj 10. U Koryny będę? Czy gdzie? Nie. Taczka. Taczka. No jeszcze 7 jak... No ja zostawię to twoje. A ja zostawiam, no. Nie, to jest twoje panu akurat. A tak czy inaczej. A szybko już lecą rundy, co? No bo... No już teraz rzucamy, wiesz. No. Wszystko jest w rękach losu. O, co tam jest? Fart? Fart, no nie, no nie. A nie! Patrz, dostałeś pieniądze. Ale dużo. No. Koryna. Wiesz, ile u ciebie jest? Pierwszy raz. No. Korynka, nie musisz domków kupować, bo i tak jak staną, to od razu bankrutują. Zależy kto? No.
Niekoniecznie już. Pamiętaj, ten kto nie działa, cofa się. Ten kto stoi w miejscu, cofa się. Zagraj mi, chodź, twoja kolej. No a czekam na koniec rundy. Kolejka musi się zakończyć. No ciekawe rzeczy się teraz będą działy. Teraz ty masz totalny szansę. Totalny light, totalny amerykański luz. Masz szansę wpaść. Amerykański luz. Teraz będzie ciekawe. Zobacz. Koleje. Patrz. Patrz, jak które w Ameryce. I koleje sroczyńskie. Nie dadzą ci zarobić. Koleje sroczyńskie. No nic, no trzy, a skąd te dwie? A, 200. Aha, 200 dostałem wypłaty i 200 oddaję. No. Widzisz, jak dobrze, że sprzedałem ci te koleje? Równowaga. A mnie osądzali, że to było parszywe z mojej strony. Ale pisali, że dobry ruch. No też pisali, ja ci to mówiłem, że to było dobre. Może coś nade mną czuwało, że ten kciuk, wiesz, powędrował. No, ja chciałem dać je dobrze, ja chciałem, żebyś ty zarabiała, żebym ja bankrutował. Cyk. Zero. Oczywiście. Kapel już teraz się ociera bankructwo. A co kartę tam chyba wyciągasz. Nie. A nie. Do mnie musisz coś zapłacić. 52 co prawda. Sprawdziłeś, że nie domek. No. A miałeś tam domek też? Obok, jedno obok. Ile musisz zapłacić? 5,2 aż. Dużo pieniędzy to jest. Ale ładnie ściągnąłeś domek. Panu Pawłowi. Szkoda, bo miałem już po dwa domki i nawet jak teraz staniecie... 11, to dawaj górę na 11, na luzie. Ale słabo. Ale może trafię na coś fajnego. No to będzie bardzo fajne. No, ale no, ja zdejmowałem te domki, to za dużo mi nie dam. A komu płacę? Mi. Pawłowi. Okej. Dobra, pani owca. Na kolejach ja zapłacę więcej niż z tym moim jednym domem. Uff! Elegancko, stabilnie. Stabilnie. Nawet nie mogę odkupić. Że twoje. A że. Tak. Pamiętaj, że jak odkupujesz, płacisz więcej. Tak. Oczywiście. Tak. Wiesz o tym, ale. Co chcesz zrobić? Chcę kredyt wziąć. W sensie rozważam. To różowe masz jeszcze. Wiem, rozważam to. 140. Pobawmy się, a nie mogę tu. Dziwne. Ale tu mogę. Czekaj, a domek ile mnie kosztuje? 200. 200. No nie. To a ile ty masz do zapłacenia? To mi nic nie da. Czy nie masz? Nie, dziwne, że nie mogę stąd zdjąć. Czego? No 7,7 to kosztuje. A ty masz 6,7. No tak. Nie możesz nic wykupić. A czemu mam play again? A co chcesz zrobić? Mam play again? Bo dublet rzuciłeś. Rzuciłem dublet? No człowieku. Let's play. Yes! Chyba to jest dobry rzut. Chyba ci zapłacę. Świetnie. O, teraz się kombinacje zaczynają. Spokojnie, są lepsze i gorsze czasy. No. Mogę ci za stówę coś odkupić od ciebie. Ale nie, kurde, nic nie masz, zapomniałem. Ja mam 133, ale ty nic nie masz do sprzedania. Ile muszą zapłacić? 200? Było? Korynka was robi jak chce. Tak? 200 miałem mu zapłacić? Deja, pamiętasz ile? Czekaj, 200. Dobra, nic się nie dzieje. Hmm.
I end turn, end turn. Panie prezesie, co się z panem dzieje, no? Powiem wam, że... Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o statystykę, nie jest u mnie najgorsza, bo ja mam 3 czerwone, Damian ma 3 brązowe, no to teoretycznie tutaj wyrównane szanse były, ale na pewno nie jest dla mnie korzystne, że owca ma zielone. Więc z tym zielonym, no to tak, był jakiś mój błąd. Trochę liczyłem, że mi wpadnie to niebieskie lub brązowe jeszcze, ale to było duże ryzyko. Ale niebieskie cały czas jest do kupienia, no zobaczymy. Może mi się przyfarci i będę miał 2 komplety. Ale... Zaraz będę rzucał. I jest duża szansa, że zostanę odpierdolony. Nie... O, przeżyłem! Kocham życie. Juton napisał coś, co chciałbym skomentować. No i owca pokazał swoje piękne deale. Hashtag murem zadają. Juton, nie będę uciekał takich komentarzy, to jest twoja opinia, ale ja patrzę na to troszeczkę z innej strony. A co byś napisał, gdybym wyrzucił lepiej? I bym teraz prowadził. A gdyby. Murem za tym. A gdyby. A co by było gdyby? No właśnie, no trzeba próbować. Ja próbowałem i mam czyste sumienie, że coś próbowałem zrobić, bo najgorsze to jest nic nie robić i stać w miejscu. No i potwierdzam. Dyplomata w Kazach. Porada, 2 złote. Pamiętajcie, że ilość domków jest ograniczona. Tak, tak. Mamy ilość domków po lewej. Jak coś, to... Dużo ma. Ale chyba nie wykorzystamy tych tak, domków. Tak, mamy za mało posiadłości, no bo tak. Dominik Budzyński. Patrzcie to. To jest niesamowite. Dominik Budzyński. Wydaje mi się, że owca był dżentelmenem i dał szansę wygrać Korynce. Dominik, nie szedłbym tak daleko z teoriami spiskowymi, aż tak dobrych zamiarów nie miałem, ale uważałem, że to był dobry deal, w którym ja zyskałem i Koryna zyskała. Tylko Koryna miała teraz więcej szczęścia po prostu niż ja. Już 3 raz rzucam kostką. Koryna to imię szwedzkie? Nie, greckie. Okej, okay, jestem na bezpiecznym polu. No. Kończ. Aha. Dobra. O kurwa. Kapelusz? No płacisz tam po głowie. A tu zastaw był, a nie domek. Nie, ale tylko jeden. Akurat ta ulica, gdzie jeden. Patrz, dolar. O kurwa. Ktoś to mówił o pechu? Przed chwilą. Zobaczmy, co mogę tu zrobić. No, może odpuścisz tego dolara, Paweł. Tak, już zapomnijmy o sprawie, wiesz? Wiesz, później oddasz. Nie, trajdem może ci dać mniej. No. Dużo osób pisze, że mam kupić domki. Kurde. Ale jakim trajdem z drugiej strony, nie? No co, nie, co no, tu jest do zrobienia? Nie, po prostu dałby ci 89, ale w sumie nie ma co, lepiej żeby... Nie ma nic. 2 różowe, ja, które nic mi nie dadzą. Dobra, w następnej rundzie kupię te domki. Koryna, pomogłem ci. A ty mi coś proponujesz? Tak. A to wiesz, że, to wiesz, że... Owca pieniędzy potrzebuje. Wiesz, że... Zawsze, nieważne jakie były czasy, zawsze byłem fair. W stosunku do ciebie. Chciałbym ci sprzedać wszystkie różowe. Chciałbym to zrobić, tylko potrzebuję trochę więcej pieniędzy. Słuchaj, rozmawiałem z bankiem, ale mam to. Jeżeli ale mi, jeżeli sprzedam ten domek, odkuję się, oddam banku pieniądze i, i sprzedam boksu, oddam boksu pieniądze i sprzedam ci róż drugi. Na razie, jak widzisz, nie mogę tego zrobić, ponieważ bank ma moją kasę. No teraz myślę, że
Myślę, aha, że... czyli możesz mi teraz tylko jeden zaoferować. Słaby deal. Myślę, że o, będziesz rządzić. Będziesz rządzić miastem, ale potrzebuję... Różowy pasuje ci do oczu. Potrzebuję trochę pieniędzy, wiesz? Serio. A! Nie będziesz 300. Ja nie, serio, no. A, dobra, 300. Ale słuchaj, Ofta, co ja zrobię z tą kartą? Różową? Tam, jaki tam zaraz, jest cięż? 10? Koryna, masz moje słowo, że jeżeli doprowadzisz tą transakcję do końca, odsprzedam ci w cenie rynkowej ten drugi różowy dom. Ja mogę za cenę rynkową tą, którą ci zapłaciłeś. Ale posłuchaj, odsprzedam ci drugi domek różowy ze względu na cenę rynkową, jeżeli zapłacisz mi teraz 300, bo muszę oddać boksu dużo pieniędzy. Ale to jest... Bo potrzebuję tych pieniędzy, żeby oddać i wykupić to. To jest oferta na teraz. Na teraz, a teraz ja patrz, wiem, masz... Czy... Koryna. Ty mnie później nie oszukasz. Nie, Koryna, patrz, masz moje słowo, słowo honoru, że jeżeli dobijemy tego targu tak jak jest teraz, odsprzedaję ci w cenie rynkowej różową kartę. Serio, odsprzedam ci i słowo honoru ci daję. Słowo honoru. Czy oszukałem cię a z kolejami? Się, jesteś nie... milionerką dzięki kolejom, które otrzymałaś tą kolej ode mnie. Nie chciałaś, ale coś cię pchnęło i jesteś teraz, rządzisz tym miastem. Teraz, jako twój... A wszyscy mi piszą, że nie. Ale no pytanie, czy masz coś do stracenia? Wałek, nie wiesz, pomóż nie, koledze. Nie, nie wiesz. Ale wiesz, oni teraz są zrażeni do mnie, bo myślą, że ja teraz, wiesz, że ja teraz próbuję tutaj coś skurać. Nie. Obiecuję, że po rynkowej cenie, jaka jest rynkowa tam tego znaczy tak, cenu, możemy zrobić tak. Sprzedaję ci po rynkowej cenie różową drugą. Mam dużo kasy, więc mogę ją kupić za tą cenę, za którą ty ją kupiłeś. Mhm. Czyli za 140. Kurczę, no to... ale no co ci po jednym domku, Koryna? Ja chcę ci sprzedać dwa. Za ten 300, za ten drugi tyle, ile było. Przysięgam. I jeżeli zaakceptujesz, a jeszcze tu się zaproponuje deal, bo nie zaproponowałem. Weź count offer kwadratem i daj mu 140. Ale kurde. Po prawej stronie. Nie mogę tego zrobić. To będę próbował szczęścia kogoś innego, Koryna. Nie chcesz, żebym to próbował. Koryna, nie chcesz, żebym do Damiana poszedł. Koryna, nie chcesz, żebym poszedł do Damiana. Ty się z Damianem nie dogadasz. Damian to kupi za 300, Koryna. Jestem jedyną osobą, z którą się dogadasz. Oj, myślę, że Damian, żeby popatrzeć jak leżę, chętnie kupi to za 300. No ale wiesz, żeby patrzeć jak rzeźbię w gównie. Ale i teraz na to patrzę, ja bym ci pomógł wtedy. Ale byś miał jeszcze podwójną satysfakcję z tego. Koryna, nie rób mi tego, potrzebuję tych pieniędzy, rozumiesz? I need that money. Dobra. 190. Koryna, nie, ale co a ja z tym zrobię? X? To jest i tak 50 kwadrat. Więcej kwadrat. A wiesz, że z tymi kolejami to ja ci zapłaciłam 300 więcej niż to było warte? Ale teraz ci oddałem już 400, bo dwa razy wynajmowałem u ciebie po koleżeńsku usługę. To jest moja oferta. To jest twoja oferta, dobra. Ach, niech ci będzie. Serio, niech ci będzie. Nie, przepraszam. Nie tak miało być. Niech ci będzie, Koryna. Spotkajmy się w połowie. I zakończmy już to i niech moje cierpienie... 250 to jest... W połowie i niech moje... Po prostu zlituj się już nade mną, Koryna, okej? Okay? Serio, zlituj. Nie dobijaj leżącego, nie bije się Koryna leżącego. A jak jest kontroferta? No kwadratem. Kwadratem. W połowie to by było 220. A jak... R. A co jeszcze piszą widzowie? No wiesz, widzowie będą pisać, nie sprzedawaj, sprzedawaj. O, dawaj, nie sprzedawaj, o, chcę cię oszukać. Wiesz, to trzeba podzielić. Jak czytasz te komentarze, to trzeba to podzielić zawsze. Taką równą liczbę. Mhm. O. Mhm. I teraz... Kwadrat.
ale... Uważam, że to jest... Dobra, uczciwe. No ja też, dziękuję. No, uważam, że to, dobrze. To jest, że to było spoko z twojej strony. Dawaj hajs. Nie pierdol. Dziękuję. A czy tutaj w tym układzie dalej mamy ofertę, mam od ciebie ofertę kupienia za tamtą cenę różowej? Jak ją nie doprecyzowaliśmy drugiej umowy, nie? Ale to nie oznacza, że ja nie chcę tego zrobić. Patrzę tylko, wiesz, teraz muszę chcę odkupić. Czekaj, gdzie to było? To było tu chyba. No to jest ten domek, o którym mówiłem wcześniej, że jakbyś mi 300 zapłaciła, to bym ci go po linkowej opchnął. Ale słuchaj, 220 to jest całkiem sporo. Masz ten drugi różowy, bo po co ci jeden? Ale no właśnie, no nie było wtedy 300, nie? Ja i tak muszę wyjść na swoje, bo mnie, bo po prostu służby specjalne wjadą mi do domu, zabiorą żonę. Zabiorą pieniądze. FBW na chacie. Koryna, ja za 300 to sprzedam. Serio. O nie, to jest bardzo. Wręcz przeciwnie, oferta. Nawet wiesz co? Moja oferta jest za 400, bo to będziesz miała dwa różowe domki z trzech. Ofer. Teraz sobie zdałem sprawę, że masz całe koleje, masz wodociągi. Widzowie cię weryfikują. Jeszcze byś miała. Nie masz wstydu. Koryna, 410. 410? Serio, 410, żebyś... Ale po co ci ten jeden dom? Po co ci ten jeden dom? Dobrze. A jak mogę zrobić... Kwadratem, jak chcesz negocjować. W którym momencie gry Owca Honor sprzedałeś w tej grze? Nie sprzedałem, bo mam jeszcze zielone domki. A mówiłeś, że honor stracę, jak komuś sprzedam zielony domek. Nie, no teraz właśnie szukałeś Korynę. Dlaczego szukałem? No miałeś się sprzedać po cenie... Nie, no jeżeli ona mi by zapłaciła 300 za tamte. Tak, a dlaczego zapomniałeś powiedzieć o tym, jak zmniejszaliście cenę? A dlaczego wy zapomnieliście o tym? Ale to ty negocjujesz. No właśnie, my negocjujemy. Za ile? Za 140? To jest oferta, na którą się umawialiśmy. Koryna! Ale Koryna, umawialiśmy się na 300 za tamten domek. Dobra. Umawialiśmy się na 300 za tamten dobra, domek. No dobra, no to 200 ci Koryna dam. Wtedy 60 będzie, wiesz. Koryna, nie. No nie. Serio, 220. Nie. Nic, nie urządza mnie to. Totalnie mnie to nie urządza. Czy jakoś tak. Ale według twojej oferty poprzedniej... To jest ja moje... Ja powinnam ci Koryna, zapłacić nie. Teraz 140 plus 60. To jest moje ostatnie słowo i serio już nie będę dalej wtedy negocjował. 60? Jak coś, to ile sobie... tam było? 220 czy 200? 80. 220, ja chciałem 300. No to 350 zamiast... To teraz to jest 350. 350, moje ostatnie słowo. Nic nie robię. Próbuję z nim walczyć. A, ty teraz musisz, no, counter albo akcept. No, masz dwa różowe domki. Masz wodociągi. Czy kiedykolwiek źle ci doradziłem? Cieszę się, widzowie, że przejrzeliście na oczy. Całą grę próbowałem wam to przekazać. Wreszcie wyszło szydło z worka. Koryna. Ale Koryna, on jest bankrutem. Po co Koryna. Mu jakiekolwiek pieniądze dawać? Nie ma sensu ten deal. Bo Koryna, w przeciwieństwie do ciebie... Dobra, teraz Koryna, jak coś, to ja mam ostatni Koryna, różowy i ci nie oddam. Koryna, w przeciwieństwie do ciebie chcę pójść do przodu, a nie patrzeć się na swój trawnik, na którym trawa nie rośnie. No masz ten trawnik, ale trawa tam nie rośnie. Powiem ci, Koryna chce mieć trawnik ci, że i chce, żeby tam coś rosło. Ale słuchaj, a propos trawnika, to powiem ci, że naprawdę ostatnia, całą ostatnia trawy, decyzja, ostatnia negocjacja, ja mam połowa. Całą taczkę trawy w przeciwieństwie do ciebie. 300, no już niech będzie to 300, proszę. No niestety, Owca, no nie. No nie mogę tego przeżyć. Za 300 nie chcesz mieć dwóch różowych, ale patrz ile masz kasy. To jest oszustwo. Zaraz będziesz miał, zaraz stanę i oddam ci 200, bo stanę, skorzystam z twoich usług. Na, pojadę pociągiem twoim, no 200 tak, ci zapłacę. Ale to będzie właśnie twój pech. A jeśli chodzi o tutaj ofertę, umawialiśmy się na inną kwotę. Mogę ci zaproponować... 10. Dobra, daj 250, już skończmy. Daj 250.
250 i okej, okay, sprzedajcie różowe. Zostaje z trzema zielonymi donkami. Z trzema zielonymi donkami. 250 już daj, serio. Dawaj 250. Dawaj 250 i serio, no już nie róbmy tutaj, wiesz, nawet mnie z głupio przewidzę. Nie no, ja 250 się, i znikam z twojego życia, Koryna. 10 więcej i znikam z twojego życia, bo już nie będę miał z czym wrócić. Dobrze. Tak więc. I teraz 230. Dawaj o 10 co kolejkę schodzi. Tak więc. Teraz to jest moja oferta. I co kolejkę będzie się zmniejszać o 20. Szanuję coś takiego, Dorina. Szanuję, no nic, no. Ile mam? 65. To i tak jest, dla mnie nic nie zyskuję, więc to jest, wiesz, no, moje dobre serce. Dobra, Koryna, przepraszam, 240. Siebie możesz przeprosić. Przepraszam, że zawiodłem cię. Zaufaj mi ten ostatni raz. No Koryna, 200. Zlituj się. Ty, no ale słowo się rzekło. 230. Patrz, myślałeś, proszę, że 230. 230, serio. 230 dasz. I będziesz zadowolona i dobra, wygrasz. Dobra, to jest moje wsteczne słowa. Dobra. A kto ma teraz trzeci kolor? Ja. Okej. Okay. Pewnie muszę kupę kasy uzbierać. No to jak stanie ci na ulicy, będziesz dealować. Wy tu jesteście. Żeby się wypłacił. Dobra. Nie, gdzie jest kaczka z twoim drogą? No zaraz ja zobaczę, gdzie jestem. O, to jakiś niepocieszony. No wiesz, no, oddałem ci praktycznie za darmo różowy, nie? To była wyższa oferta niż pierwsza, którą mi proponowałeś. Ach, idę nalać sobie wody, bo stres. O kurde, a teraz... Chyba ja będę... Tu jest taczka. Będę powoli... Kapelusz. No, będę się chyba zawijać z planszy. Zmiecie mnie chyba z planszy teraz. Ja sobie zdaję ze swojej dobrej pozycji, tylko po prostu mi się nudzi, bo tak to bym tylko rzucała kostką. Dobra, kapitan i tak ledwo wszędzie. Dobra, lepiej przykisić o górę. A ja co? Ja zaraz zobaczcie, co ja tu mam. O, tutaj chyba przeżyję, chyba że stanę na kolej. Tu jeszcze przeżyję, ale tu już będzie lipa. No dobra, no może tu przeżyję, byle nie cztery na kolej. Uff, co będzie? Odwiedziny w więzieniu. Uff. Bardzo dobra pozycja, żeby do mnie na kawę. Potrawę, jak to owca nazwał. O kurde, byle nie 6, byle nie 8. Kończymy. Nie. Jakiś dublet byłoby... No. Miodzio. Mogłem kupić, wiem, ale Koryna jest w grze. Wiatrzyny twoją... Wiecie... Nie no, Kacper, to było zachowawcze. Wiem, że mogłem kupić domki, ale... jakby dla Poncza to i tak dużo. I tak by musiał zastawić domek. A Koryna i tak by się wypłaciła nawet z trzech domków. A teraz mnie ominęła. A jeśli ja do niej wpadnę... To no dobra, wiecie, to będzie trudno. Myślę, że to było rozsądne, ale to się okaże. O. Prawie widzisz, na stację dojechałem. O, fart.
Mnie zastanawia, jakie są procentowe szanse, żebym kupił niebieską. Człowieku, co ty chcesz od niego? Chyba trzeba kończyć już jest. No. O kurde, ale czas leci przy Monopoli. Masakra. Kurwa, masz szczęście często. Ale cały czas 3000 osób chyba jest na live, nie? A jeszcze na końcu będziemy losować nagrodę w limitowanej tubie JTCNW. Wystarczy mieć profilowe dzika, żeby promować sportową Polskę. Kto to robi i jest na live, będzie miał szansę zgarnąć nagrodę. Profilowe dzika jest do pobrania z opisu filmu. O, znowu, ale to już kolejny raz ktoś w środek wchodzi między moje uliczki. Tyle razy, że byłem w więzieniu. I co, fajny trawnik? Do tyłu oceniasz zaraz. No, zobaczmy. Nie mogę wyrzucić 6, nie mogę wyrzucić 8 oraz 9. Adamsowa. 4, uff. ML Bets. Oni jedna gra, a w tym czasie zagrałem na wersji na Androida 3 partie w to. Wydaje mi się, że byłeś za mało zaangażowany, dlatego tak szybko. Koryna, jedziesz 11. Ale 11, a ile? Ale oczywiście liczę na to, że nie tylko dla nagród te logo ustawiacie, że naprawdę jesteście zaangażowani. Bo tym dziczkiem właśnie, chcemy, żeby ktoś się zastanowił. Ej, o co chodzi z tymi dzikami? I żeby wszedł w nasz świat. Sakra, świat na sportu. 20. Dzięki. I co tam u ciebie, owca? O, community chest. Płacę czy betuję? No, otrzymujesz. Zawsze coś. Zajebiście. Liczyłem na to pole. Zazdroszczę ci nawet. Ale liczyłem na to pole. Dobra, Koryna będzie nadchodzić. O kurwa. Przywitasz ją godnie? W hotelu? Czy w hotelu nie, ale... Czy na ulicy ją przywitasz? W hostelu. W hostelu. No dobra. Słabo. Wiesz, nie chcę, żeby się włóczyła po hostelach. Powiem jej, żeby pojechała gdzieś indziej. Ma swoje kwatery, niech jedzie do swoich. Płacisz czy toczysz? Już mogłem przetoczyć chwilę. O, niech się dzieje, grajmy, bo już mało czasu. Czy co? Się ociągasz, nie, spokojnie. Stabilnie. O, kapelusz. Nie za dużo rzuć. Czekaj, ile ja muszę rzucić? Nie za dużo. Muszę rzucić... Nie mogę rzucić 2. Nie mogę rzucić 4 i 5. 8, uff. Ale czekaj, tam nie czai się nic? Tam dalej? Koleja, ale nie. Nie, to moje. O, zobaczcie, no, ciągle na tą szansę stajemy. O, pięknie! No i dzień dobry. O kurwa, nie wierzę w to, nie wierzę w tego pecha. Kurwa se. Nikt nie ma pieniędzy, żeby tradować. Nie, Paweł, ja chcę, żebyś zaspał. Nie chcesz brązowej za 200? Brązowa za 200.
To brązowa i stówka, albo zostawiasz bąki. Brązowa za 100? Brązowa i stówka. To ja od ciebie zostawię. A ty masz zostawioną ją, ty. Za ile? Za ile od ciebie za 100 to ja od ciebie kupię brązową też. Tak? Jak nie chcesz mu sprzedawać. No dobra. Zawsze to będę dłużej w grze. A 60 jest warta. To 60. Myślałem, że jest 100 warta. Ale ja nie mogę za 60, bo nie, a ile nie potrzebujesz? Będzie mnie stać. A ile potrzebujesz? 230. A ile masz kasy teraz? 80. 120. Weź dorzuć żółtą. O, zostawiona. O kurwa, nie mogę. Weź coś jeszcze do... A nie masz nic. Jaki, kurde, dobrodziej, ale jednak poczuł okazję, no, że może w chuja zrobić. Ej, ale wiesz, nie ma to jak na biedę żerować. Jak za 120 nie weźmiesz, to ja sprzedaję domki, przysięgam. Paweł, ale możesz mi dać brązowe i stówkę. No ale tobie nie, bo ty będziesz miał dwie wtedy. To chuj, kombinuj. No. Kurde, no zobacz, ja no wtedy będę miał 0 za 120. Po co to nie może? No, może koryna. Koryna chcesz za 120 brązowe? Szybciej skończymy, jak mi dasz. Nie no, jedno. Ale szybciej to skończymy, jak chcę, mi dasz. Dobra, sprzedaję domy, pierdolę. Czekaj. Spokojna gra, pasywna. O, już masz 800. Zbieram do ciebie, żeby dojść. Nie powinieneś wpaść na koleję, ale masz troszeczkę szczęścia. Tak. Za tą zagrywkę. Na razie. Korynka już ma dosyć tej wygranej od 2 godzin. Dawaj Koryna. Dawaj, no. Sześć. To się dużo może zmienić. Kurde, Koryna ma 6. Więzienie. Słabo, no. Ale masz kartę wyjścia. Ale to ci nic nie robi. Możesz nawet być w więzieniu. A jak mogę użyć kartę wyjścia? Chyba dopiero w kolejnej rundzie. End turn, no musisz. Kurde. Nic po mojej myśli. Nie wiem, czy to będzie. A to będzie mądre, jak kupię teraz domek jeden? Jak jesteś w więzieniu, to. Znaczy, bo zawsze jest moje. A, nie mogę jak się ruszyć. Jak jesteś w więzieniu, to się nie. Nie mogę. Płaci. Nie wiem, czy kupować domek. Na środku i na prawej połówce, Jasiek. A gdzie jest paczka? Roman, przepraszam. O, fuck. Nie, odpuść sobie ten domek, nie ma co. Albo dobra, zaryzykuję. Dwa domki na tmoszku. A jak kupić domek? Arian. Okej. Teraz... To profilowe wam się jutro zmieni. Albo za godzinę, dwie. To nie było chyba szczęśliwe. Posunięcie. Ja sobie znalazłem. O kurwa. Lepiej trafić nie mogłeś, Rzyku. A nie płacisz. 1700? Lepiej nie mogłeś trafić. A dlaczego płaci, jeśli jest Koryna w więzieniu? No bo tak jest. No. O, słabo. To są standardowe chyba zasady. Słabo, ale nawet jak grałem w standardowych zasadach było napisane, że w więzieniu nie płaci. Dobra, R3! I tak by się to w końcu stało, tak. Ale to ktoś mi płaci teraz? Nie. Owca. A ile? Bo jakoś mało. 1700. Musisz zapłacić. Ja postawię sprawę. Owca trafiłeś na moje pole? Na 4. Na te co 4? O, ale znowu mam farta. Ja postawię sprawę. Serio? Ale poczekaj, owca. Bardzo prosto. Ale poczekaj, bo ja bym chciał ci dać te pieniądze. Tylko wiesz, że to jest 800 na nas dwóch, a tam się płaci 1700. Czekaj, nie. Gdybym miał 3000, to dałbym ci, żebyś zapłacił. A ale za co ja potem zapłacę? Chyba najpierw, że to sprzedać ulicy. Chyba się nie da z domkami sprzedać. Okej, okay, dobra. Czyli kwadrat. Ale nie przyjmę i tak tych pieniędzy. Nie mogę. Musisz to. No wykończę teraz, cię. Ale jak ty chcesz 1700 zebrać? Jak? No właśnie jak? No nie wiem.
Musisz zastawić wszystko. Ty musisz pieniądze z całej gry wziąć. Ode mnie zastawić wszystko. Tak, wszystko zastawić. Planuję to zrobić. Jak w ogóle faso, czemu jest tak mało gotówki w tej grze? Gdzie jest, gdzie ona się podziała? Bardzo mało startów w sumie było. Ja przeszedłem z 2-3 razy przez 3 godziny nic przez nie start. Da ten dealowca. Ale, a to jest kapelusz, to ty, o nie, 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 przepraszam. Ale nie da ci to nic, jak mu sprzedasz. A czy on może teraz sprzedać swoje posesje w tej turze? Ja mam coś sprzedawać? No będziesz sprzedawał posesje, bo zobacz co robię. Patrz jak on ci daje ofertę na te 3. Michał, nie opłaca mi się go przejąć. Co wtedy zrobisz, jak on to przyjmie? Co zrobię? Ty jak zapłacisz korynie? 1700. No właśnie patrz, chcę. Ale nie przyjmę. Ja chcę za te domki 3000. Chcę, żeby sprzedał swoje nieruchomości. Ale nie zrobię tego. Chyba nie możesz powyżej. Ale spójrz, ale spójrz, na razie spójrz. Czekaj, póki nie, no, co leci. No póki nie zobaczymy tego na własne oczy, to nie wiemy. Może się nie zatrzymać. Dobrze, owca, że testujesz. Patrz. No. O chuj, zatrzymało się jednak. U. Kurwa. No tak, mnie ja więc... Ale ty chyba je przegrałeś. Ale człowieku, no jakie mam... Miałbym ci 3000 dać. No tak, no nie mam zbyt dużo opcji. Saker WK. W końcu widzowie są bezpieczni i husie, owca out. Saker tam najbardziej zadowolony. Wczoraj pierwszy odpadł. Nie ma pieniędzy w ogóle. Niby wszystko, tak takie, bo, wszystko takie bogate, a to na kredytach i w leasingach tylko. Nie, to jest jak fundament. Niestety, piachu. Niestety, wszyscy w leasingach są i w kredytach. O kurde. Przepraszam, że was zawiodłem, ale dziękuję za to, za świetną grę. Naprawdę świetnie się bawiłem. Dziękujemy. Świetnie się bawiłem, naprawdę. Fajnie jest przegrać, będąc aktywnym, niż po prostu patrzeć, jak ten trawnik rośnie i nic się nie dzieje, także... Wydaje mi się, odchodzę wydaje szczęśliwy, mi się... wolny, wreszcie, wolny od tej bankowości. Jadę na wyspę. Za kredyt znowu, bo nie mam za co pojechać. I, ale kiedyś go spłacę i będę szczęśliwy na wyspie. A ja przejęłam wszystko to w tym. Dzięki mordy. Ale walczyliśmy do końca. Fuh. Chcecie dalej grać, czy koniec chyba, czy nie? Nie no, no ktoś musi wygrać. Znaczy, chyba, no, że się ktoś powda. Dobra, nie to wyjaśni... jest kwestia czasu, jak ta, jak się nie wyjaśni, to ja bym skończył. Ej, nie działa. Zobacz. A masz pada włączonego? No, rozładował się. Bo jedna kreska była przed grą. A, no to... To czekaj. Wyłączyć go? Czekaj, załadujemy się na... A, ten jest też rozładowany. Było. A, dobra, bo ten jest twój. Naprawdę on ten zamienił pady? Tak. Rzeczywiście, no zamienił. Co jest w tubie od TCNW? To niespodzianka będzie. Na koniec live'a w sumie... Nie. W sumie niedługo, na koniec live'a... damy nagrodę komuś, kto ma na profilowym dzika i promuje Sportową Polskę. 4, tak? Co się stanie, jak 4 zrobię? Dziękuję tym, co zaufali w momencie, kiedy walczyłem z owcą. On będzie swoje mówił, ale gra zweryfikowała. Don't give up. Zajebiście. No fajnie. No, zobaczymy jak to się potoczy. Ja jestem bardzo ciekawy. Owca przegrał, można iść. Ta. Płacisz. No, nadal dużo brakuje. Ach, te banki. Musisz zakończyć.
Konsekwencja. Po co wam to? Nie mogę kupować domków, bo trochę mam mało kasy. O kurde, bardzo niebezpieczny rzut. Bardzo niebezpieczny rzut. Mordeczki. Ja się żegnam i gratuluję naszym przedsiębiorcom. Świetna robota. To o to chodzi, że były emocje. Te emocje są warte nawet bankructwa. Także do jutrka i oczywiście konkurs będzie pod koniec tego live'a i Paweł z Damianem i z Koryną ten konkurs rozstrzygną na koszulkę. Także na razie fajnie się bawiłem. Serio Monopoly jest zajebistą gierką. Dzięki Michał. Dzięki, gratulacje. Elo, no już niedługo kończymy. Ja to tak powoli mam ochotę bankructwo ogłaszać. Krzyżyk. No ja też się czekam. Ale możliwe, że nie będę musiał ogłaszać. Myślę, że możemy ogłosić, że Koryna wygrała. Patrz. No moglibyśmy teraz rzucać. Ja teraz mam pozamiatane mam chyba. Musielibyśmy długo grać. No to chyba zrobimy szybko. Szybkie rzuty, przyspieszamy animację. Szybkie rzuty i już. A co chcecie, żebyśmy zrobili? Ogłaszamy bankructwo czy gramy? O, już mam 1400, to zaraz sobie zrobię domki. Zrób już. Czy nie robię zrób domki wszystkie, żeby nas skasowało. Pa. Pozdro Paweł WK. Dobra. Bankructwo, gramy. Jak mogę? No nie powinniśmy wychodzić, ale dobra. Już późno. I tam idziesz na prawo? Na dół? O, i tu. O, no, na zielono. Oj, zobaczcie, co się dzieje teraz. Cała ulica. Żeby na ten pasek nie wejść, to trzeba... No nie, co nie zostało? Da się nie wejść. Nie da się nie wejść. No full color musisz mieć. Aha, okej. Okay. Czyli muszę się wrócić. Znaczy co? Co ja robię? Co ty klikasz? Nie, no. Bo czekaj, musisz wszędzie po dwa zrobić, żeby trzy zrobić. Dobra, to ja sobie pogadam. Czy będą jakieś koszulki oversize? Tak, będą. Będzie koszulka z kolekcji Classic z tym dużym dzikiem trzeci na plecach. Gdzie chcesz trzeci? Myślę, że... Ale po 200 kosztuje, czyli już nic nie ma. Mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu. Tak, tak. No, w szał zakupowy wpadłaś. Dobrze. Możesz się tak... Zapomniałam. Możesz się właśnie zdziwić, jak gdzieś staniesz. Krzyżyk? Dobra, zróbmy tak. Żeby ogłosić drugie miejsce, no, dawaj. Jeśli ja wpadnę do Koryny, znaczy który z nas pierwszy zbankrutuje, drugi się po prostu poddaje. Okay. I to będzie rozsądne, bo to będzie potem gra na szczęście, będzie trzeba tylko... Dawaj, dwa byś wyrzucił i byśmy mieli. Trzeba się troszkę... O, jakaś szansa. Kurczę, wiem, że tam są duże pieniądze w tych szansach. O! Tak żem czuł, że muszę zapłacić. Widzicie, jak to jest? Tyle, że szkoda, że tu akurat to wziąłem. Ale dobre i to. A ja... patrzcie. Odpierdalam się. Palę wrotki. Czy nie? Kółkiem animacji można skupować. O, widzicie? Prawie mnie wyjebało w powietrze. A komu teraz zapłaciłeś? Nie wiadomo, wiesz, wyrzuciłem w powietrze 200. M2 słychać, no, słychać. Zaraz przygazuję owca, jak znam życie. A mam tą kartę, tak? Ale to w następnej kolejce dopiero możesz. Możesz skończyć to. Dobra, to dam wam szansę. O, jakbyś przeszedł przez całą planszę i z powrotem do Koryny. Byłbym wdzięczny. Nie, zawsze na szansę. A nie, kurde! O! Trochę mi skapnie.
Ja mam X4, Robur ma X5, Saker ma 5. Owsa M2. No, gdybyśmy wiedzieli, że M2 jest takie fajne wcześniej. Ale nie, chyba każdy ma taki samochód jak i lubi. O, wy wiedzieli. Nie krzyknę do niego, żeby przygazował, kurde. Teraz ty. 6. A, bo ty masz pod stołem. No, ja grałem. No, siemanko, więźniowie, wyskakiwać z hajsu. Kurde, no ciężko. A jak mam użyć teraz tej karty? Kółko. Dobra. No, ja zmęczony już, naprawdę. Nie, no dobry rzut. Zawsze coś tam narusza finanse. No. Nie, ja X4, Robur X5. Robur to lubi takie duże samochody. Co teraz? Takie jeepy Robur lubi. Musisz mi zapłacić. Musisz zastawić coś, bo nie masz pieniędzy. A jak to zrobić? Kwadrat? Czy przyjmujemy pomysły na odzież od widzów? Możecie do Korynki na Insta proponować. Wybrać swoją kartę, jakąś swoją i L1 ją zostawiasz. Możesz też sprzedawać dom. O, widzisz fioletową jakąś, weź na górze, na przykład wodociągi są średnie, możesz jechać. Wodociągi? No, czy elektrownie. To może to. L1, no. O, to starczy. Ile płacisz? Nie, chcę wrócić do... Chcę się wrócić do... Jeszcze raz muszę tutaj. Ale czemu wszyscy BM-ki? No bo to takie sportowe samochody. Dynamiczne. Nie umiem tak z charakterem. Wejść. Co chcesz zrobić? L3, tak? Nie, to... Chcesz to sprzedać, tak? Tak. No to... O. I już płacisz? Ile masz do zapłacenia? Już, wreszcie. No. Teraz okay. Back, kółko. Dzięki skinnej, walczymy. Musisz jeszcze kolejka. Kurde, gdzie jestem w więzieniu? Gdzie jest Paweł, którego można by wykończyć? Kurczę, w sumie niepotrzebnie wychodzę. Znów niepotrzebnie wyszedłem. Gdzie jest kapelusz? A, obok mnie. O. Bardzo niepotrzebny wyszedł. Krzyż, czy coś robisz? A. Czekam na ciebie. Mogę domki kupić. Ale to i tak jest to spłukane. O, chuj. Dobrze, dojdziesz do tych moich domków. Odpierdoliłem się. Jak to? Znienacka. Właśnie tak to jest, że znienacka po prostu coś pęka w człowieku i koniec. No dobra. Dajcie whisky. A co to się zapije teraz? Smutki. Taka siałka. Czyli tam poddajesz się? Weź to kółkiem. Piwo. Proszę. Idę piwo wypić. Bo o co chodzi teraz? A poddałeś się i są licytacje. Tak? Możemy się licytować. O to, co Pawełkowi zostało? No. Albo możemy o wszystkich oboje kliknąć kółko. Lepsza koszulka z lampasami czy na barkach? Zależy od twojego gustu. Obie są w podobnym kroju. Może z lampasami na barkach jest troszkę bardziej obcisła. Kółkiem od... Jakie piwo polecam? Guinness bardzo mi smakuje, zawsze. Ty wygrałeś. Ale jakieś portery różne. I tak nie miałeś pieniędzy. Różne ciemne. Ja tak dobra, nie przywiązuję się, czy odrzucamy kółkiem oboje. Nie przywiązuję się do marek.
testuję. Ja nie piję też dużo, nie piję tyle piwa, żeby mieć swoje ulubione. Ostatni wiecie. Żółt. To tylko sporadycznie po prostu próbuję jakichś ciemnych, bo lubię. To teraz ty odrzuć, bo ja zyskałem dwa i ty je zyskałeś. Nie. Nie? O, tylko pierwsze, bo zalicytowałeś. A, dobra. Kółkiem, nie klikam kółko. No, ja też. Komes nie znam. A, los, okej. Okay. Piwo piaseczyńskie, no ciekawe. Takie piwo było w małych buteleczkach, jak ono się nazywało? W takich 033. Dobra. Dobra, jak wpadnę, to możemy zakończyć. Kurczę, no bo Koryna jest spłukana, tu jest naprawdę potencjał. Kiedy losowanie? No zaraz. Ale jak... ja mam bardzo dużo rzeczy do zestawienia. Jak się ktoś, jak no, ktoś odjebie, no to losujemy. A może już losuje? To może tym losem. Wódki czy się czasem napije? Oj, widzisz, no nie, raczej nie. Naprawdę, no nie wiem, co by musiało się stać. To jest twoja? Nie, możesz kupić. Ja nie lubię takiego mocnego alkoholu bardzo. Bo nie masz tyle pieniędzy. No na weselu jakimś, nie? Na jakimś weselu może spróbuję, ale nie w dużych ilościach. Wszyscy się wkurzają, bo właśnie nawet na weselu nie, jakoś nie piję. Nie, o co mi chodziło. Dużo. I ty kupiłeś to za 10. Bez sensu. Ale to jest tak, miałeś 25 mało, tylko. Tak. Może jeden drink. Ale możesz zostawić. Nie można podczas aukcji. A, okej. Okay. Fajne Monopoly, ale przy dłuższej grze męczy. No fakt. Takie są realia. Zakończ. A, okej. Okay. Słuchajcie, nie będę was trzymał. Myślę, że teraz to jest czas na losowanie nagrody. Wszyscy, co mają dziczki, jeżeli ktoś nie ma dziczka, to widzimy się po prostu jutro na konkursiku. A teraz kto pisze, nie wiem, co możecie pisać. Piszcie jakieś hasło po prostu fajne, sportowe i odliczam 10 i patrzę, kto wygrał. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Patrzę. Zielony 0,19. Zielony 0,19. Mamy to. Otrzymujesz tubę, a w tej tubie będzie jakaś koszulka, będą różne inne rzeczy, a tuba jest bardzo limitowana, więc myślę, że fajna nagroda dzisiaj, bo mało osób będzie miało tą tubę. Dobra. Zielony 0,19 jazda. No mi się oczy troszkę zamykają już. To Korynka, ja się poddam. Może dobra, wyłączcie, możecie jutro skończyć też. Jutro możecie skończyć jak coś. Ale zapisze się? Wpół do pierwszej. Nie, to rzeźba i tak lepiej zostawić. Tak zostawić, to będzie. Musisz kółkę albo coś, czy to ja? W tubie jest koszulka, na razie nie ma koszulki. Będzie limitowana seria koszulek w tych tubach do kupienia za tydzień czy dwa. Ale no jest to limitowane. I planujemy właśnie też robić serię limitowanych opakowań. Tak jak robimy limitowane koszulki. 3 godziny graliśmy. To chcemy się też pobawić no troszkę opakowaniami. To jeszcze nie był koniec, jeszcze tam dużo można było. No masakra. I wyobraź sobie, że ja bym na przykład, wiesz, dealował później, nie? To byśmy siedzieli do rana tutaj. Dobra. Dziękuję. Dziękujemy wszystkim. Dziękuję za reprezentowanie sportowej Polski tymi profilowymi. Naprawdę pomagacie w hej, naprawdę. I super, że w ogóle jest tyle stałych widzów na live'ach. Serio, to widać, że jesteście codziennie. Doceniamy to. Dobra, to pa! To pa, wyłączamy się. Tak jest. Hejo! Cześć YouTube, ekipa WK z tej strony. W dzisiejszym odcinku zagramy w państwa i miasta, ale zanim zaczniemy, subskrybujcie nasz kanał, czerwony przycisk na moim palcu.
Cześć YouTube, ekipa WK z tej strony. W dzisiejszym odcinku przetestujemy dla was najlepsze i najgorsze pizze na świecie. Ale zanim zaczniemy, subskrybujcie nasz kanał, czerwony przycisk na moim palcu. Cześć YouTube, ekipa WK z tej strony. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak powinien wyglądać idealny trening łap. Zaczynamy. Może to jest sekret bycia algorytmem? Cześć, YouTube, ekipa WK z tej strony. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy nasze umiejętności plastyczne. Ale zanim to zrobimy, subskrybujcie nasz kanał. Czerwony przycisk na moim palcu. Co, finito? Lecimy? Dawajcie. Nie pajacuj. Możesz być kim chcesz. Podaj mi 3 zalety bycia słabym. Odpuść, bo nie istnieją. Siła zaś uczy nas dyscypliny, pokonywania strachu i panowania nad sobą. Buduje charakter, który definiuje nasz kraj. Kraj, który nas wychował. Nigdy nie zapominaj, skąd jesteś. Yeah, foreign. Yeah, you see my web, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren. You've been wearing Tommy, got that foreign. You so boring. I've been up and working, that is foreign. I'm so foreign. Yeah, you know my web, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren. You've been wearing Tommy, got that foreign. You so boring. I've been up and working, that is foreign. I've been working to the morning, you so boring. I've been working, that is foreign. Wejdź na wksklep.pl i kup Limitless Brain Booster.